żebyś... Żabka, ten straszny raper wspaniały. Kojarzysz? To jakaś nowość dla mnie, nie, ja w raperstwie się... No ja wyślę. zatrzymałem się na Jurgenie Kaczówce i MC Nie Onufrym. znam. Nie? Tak zwany Nie. bieda rap. Nie. Świetne. To jest autorzy słynnego hymnu pokoleniowego, tak zwanego dissu na życie, Życie boli. Może. Nie. No, na pewno warto sprawdzić. To warto sprawdzić. Czy to już jest nagrywane? Jest, tak, A, sprytnie to ja podszedłem polecę właśnie. moją ulubioną piosenkę, jak jest. Żabkiego? Nie, Żabkiego, innego. Żabki. Żabka jest ekstra, ale ja polecę jednak nieśmiertelną piosenkę, ale to już jest stary przebój, ale zawsze działa. No, dziecko kurwa Benz, no co tu gadać dużo. No, To też najlepsza jakoś, widzisz? pieśń, Oj, musi. najlepsza pieśń. Ja myślałam, że to jest pieśń pokoleniowa. No, wiesz, każde pokolenie ma swój czas, a No. na każde pokolenie odejdzie, a nasze nie. Moi drodzy, gościem jest, już minutę przegadaliśmy, więc widać, że będzie o czym rozmawiać. Joanna Pawluszkiewicz, uszanowanie, bardzo Dzień dobry, witamy. bardzo Jesteśmy miło. w malowniczym miejscu i zaczęliśmy też, nawet poza anteną, już od takich nawiązań radiowo-telewizyjnych, muzycznych. Ponieważ tutaj też wyszło, że Joanna zna ludzi, których ja oczywiście dla mnie to są jakieś tacy odlegli, to są można rzec idole niemalże. A ty miałaś okazję w ramach programu Halogramy, tak? No, miałam w ogóle taką okazję uczestniczyć w dość niezwykłej rzeczy w latach 90. Będąc sama kompletnie niedoświadczona telewizyjnie, ale wszyscy wtedy byli niedoświadczeni i bardzo młodzi, Tak. niektórzy. I powstała taka firma, która się nazywa Naska Love Productions, i oni zaczęli produkować pierwszy w Polsce interaktywny program, Tak, który na nazywał się żywo on był. Halogramy, na Tak, żywo tak. w Polsacie, z Kubą Wojewódzkim jako prowadzącym i z Włosami na Denzela to było. Tak, i z Lucją Kryńską, która obecnie tutaj mieszka w ogóle niedaleko od miejsca, w którym się znajdujemy, jest lekarką. Super. No i pracowaliśmy przy tym programie z różnymi osobami, dość legendarnymi. I to były takie lata, że w telewizji mogły być różne rzeczy, które teraz nie miałyby szans na taką normalną antenę. I jedną z takich rzeczy, z takiego programu, z którego jestem naprawdę śmiertelnie dumna, to był program, który robiłam z Maćkiem i Jackiem Sienkiewiczem. Nazywał się PMAM Techno. I powstało dość sporo odcinków. Nagrywaliśmy je w studiu w Polsacie i charakteryzowały się takimi niesamowitymi w ogóle Maćka na przykład monologami. Na przykład jeden zapamiętam do końca życia, bo on powiedział coś takiego, kurczę, tylko że teraz nie pamiętam, jak ten DJ się nazywany, ale Aha. załóżmy się dobra, When in jakiś tam doubt, DJ, powiedz jakiś tam Westbam, DJ, będzie tak, tak. na przykład, nie wiem, DJ Polska się nazywał i Maciek DJ zrobił, Paul. i w tym samym czasie przyjeżdżał do Polski super słynny zespół i Maciek miał taką zapowiedź, powiedział, no już niedługo wystąpi w tym kraju jakiś taki zespół, ale nieważny jest ten zespół, on się chyba nazywa U2, ale przed tym zespołem wystąpi tam powiedzmy DJ Goldie na przykład, nie? Który tam O. wtedy był. I to było takie legendarne, bo bardzo to było słodkie. I potem ten program polegał na tym, że oni puszczali płyty, były takie rozstawione po prostu Aha. gramofony, puszczali płyty, za nimi był Green Box, Blue Box i po prostu puszczali utwory, jakby Tak. nic się nie działo. Były dwie kamery, jedna kamera była na płyty, a druga kamera była na człowieka. Zgadza się. I oni na przykład nurkowali pod stół w poszukiwaniu płyt i na przykład nic się nie działo przez Tak. 5 minut, bo Tak, nie było tak. chłopa Tak, bo tak widać. to też wygląda jakby na... I ja miałam zaszczyt być producentką tego Czyli też programu. dobierałaś prawdopodobnie to, co się działo na green screenie, Ja prawda? dobierałam to, co się działo na Blue Boxie, ale Na tego Blue w ogóle Boxie. nie pamiętam. Ale czy to były jakieś motywy takie, na przykład Nie mam birole, pojęcia. sawanny albo... Tego naprawdę nie pamiętamy. Z wielu przyczyn tego Ale nie to można pamiętamy. powiedzieć, że też wyprzedziła się epokę, ponieważ teraz jedne z bardziej popularnych internetowych, streamowanych takich właśnie audycji DJ-skich posługuje się podobną estetyką. I jeszcze idąc dalej, że na przykład też DJ-e są ubrani w ubrania, które są też... A to myśmy to robili regularnie w No właśnie, Halogramy. To w ogóle tak. Halogramy to był naprawdę niezwykły program, bo po pierwsze działo się na żywo, po drugie po prostu przychodziło do niego, przychodzili wszyscy muzycy do niego. No i tam na przykład też to było dla mnie takie super ważne spotkanie. Wtedy w latach 90. byłam tak zawstydzona, że się tam tarzałam po podłodze ze wstydu, no ale był tam na przykład Kaliber. Tak. 44 tuż po wydaniu płyty tej pierwszej, jakby z Magikiem jeszcze, no i to było w ogóle jakieś takie szokujące doświadczenia poznawania tych ludzi. No i pracowaliśmy tam, pracowaliśmy.
Ale potem już nagle się zaczęła tak w dziwny sposób profesjonalizować ta telewizja. Tak, mimo wszystko Polsat, który jest kojarzony z takim... I już nikt by nie skojarzył, że w Polsacie działy się najbardziej awangardowe rzeczy w telewizji. Potem jeszcze robiliśmy jakieś takie dziwne programy nocne. Dla dzieci robiliśmy program Je, też jakiś kompletnie absurdalny. Coś pamiętam. Tak, było po hologramy i potem od razu się pojawiał program Je. Był kult w ogóle tego hologramy. Mhm. Takie ludzie sobie robili tatuaże z hologramy. Ja mam różne gadżety, które ludzie robili i przysyłali. Ale też piguły były mocniejsze, prawda? Były. Bardzo były też mniej popularne. W ogóle wszystko było zupełnie inaczej. Ludzie, dealerzy jacyś uczciwsi. No i imprezy jakoś się tak ostatnio bardzo zdziwiłam, że to miejsce dalej funkcjonuje w Warszawie, ale teraz jest jakimś bardzo fancy miejscem z tapasami. A wtedy był po prostu undergroundem tam na tyłach Akademii AS, na tyłach ASP w Warszawie. Mhm. Się kiedyś nazywało Amsterdam, a potem się nazywało Blue Velvet i tam były takie strasznie dzikie imprezy. Wspaniałe. Czy ty jeszcze w ogóle... Czy to była też twoja muzyka, jakby to co chłopaki grali? Bardzo. Czy to, tak, to była, znaczy, w ogóle miałam takie jakieś szczęście w latach 90. Wielkie, że miałam jakiś taki dostęp do... Znaczy dostęp, wszyscy mieli, bo były super imprezy, tak. Ale po prostu najbardziej mnie jakoś tak strasznie lubiłam. Teraz się czuję, jakbym miała 150 lat. Mówię, tak strasznie lubiłam dżunglę. I jakoś tak było, że mieszkałam równocześnie w Krakowie i w Warszawie, bo jak się układasz, zawsze mieszkam w jakichś dwóch miejscach równocześnie. No i w Krakowie wtedy był taki... Bilokalizacja. Totalnie, uwielbiam to. No i wtedy w Krakowie był taki wybuch... Jesteś bilokatorką. Jestem totalnie bilokatorką. Wtedy w Krakowie był taki super czas, że grał DJ Fever, DJ Opie, DJ Dokuro i to w ogóle i oni pokazywali, grali taką po prostu genialną muzykę, która bardzo we mnie trafiała i tam w Krakowie mieliśmy takie stowarzyszenie Combo, które organizowało imprezy, to już tam kilka lat później. No a w Warszawie miałam styczność z jakąś też z tą sceną klubową, tylko że zdecydowanie bardziej mnie jarała ta muzyka, którą na przykład właśnie Jacek czy Maciek puszczali w PMA, MA Techno, niż ta taka jakby warszawska scena, która była taka bardzo transowa, nawet taka goa transowa, co mnie tak jednak trochę zawsze przerażało. To myślę, że jeśli by poszłabyś teraz na imprezę goa transową, to byś się znalazła jak w domu, bo estetyka się nie zmieniła. Zupełnie. Czyli dalej te szmaty pomalowane fluorescencyjnymi. Dreamcatchery wszędzie. Czyli jest to... No właśnie. A w Krakowie było zupełnie inaczej. W Krakowie były te dżungle, jakieś breakbeat, potem raga weszło i jakoś tak było zupełnie w ogóle inna ta muzyka, no ale tak fajnie było sobie troszeczkę zaznać tutaj tego, trochę w Krakowie. Jeździliśmy też do Łodzi na jakieś balangi, tam, takie głównie dżunglowicowe. Zresztą oto kiedyś, jak robiliśmy pierwszą taką wielką imprezę stowarzyszenia Combo, to w takim obłędzie po prostu wieczornym wymyśliliśmy super nazwę. Dżunglowice Wielkie. To się wydawało oczywiście przebłyskiem geniuszu. Genialne. Pozdrawiam. I tam rządzi dżunglowice prezydent. Tak rano się obudziliśmy i tak, Jezus Maria. A tu już to już plakaty zrobione, wiesz. Dżunglowice. Stowarzyszenie założone. Ale naprawdę tak, stowarzyszenie do tej pory funkcjonuje. No, to pięknie. No i takie, robiliśmy fajne tam rzeczy i w różnych miejscach w Krakowie, w Peweksie na przykład. Takie były to też ciekawe, miejsce. Że jakby rzecz podziemna wynikająca, no mimo czasach, to rzeczywiście tam ta komercjalizacja, to w ogóle ciężko było o niej marzyć nawet. No. Wtedy dopiero jak się pojawiła, to żeśmy zauważyli, że może nie jest tak super. Ale mimo tego udało się przebić jakoś z takimi zajawkami na zasadzie niemalże radia studenckiego, takiego organizowanego do ogólnopolskiej telewizji. To myślisz, że byłoby możliwe coś takiego teraz? Nie ma szans. W ogóle nie, od razu by po prostu to było uwalone jakoś. Był taki nawet, powstał film dokumentalny, który nazywa się Miłość do płyty winylowej. Gdzie występuje na przykład EDD i jakieś tam nasze stowarzyszenie Combo. Myśmy się oczywiście w pewnym momencie wymiksowali z tego filmu, coś gadaliśmy na jakichś imprezach do kamery, potem to zobaczyliśmy. Jak się domyślasz, to są ciężkie gadki. To był bardzo ciężka sprawa, ale gdzieś ten film krąży. Zrobiła go Maria Zmarskoczanowicz, warto go zobaczyć, ale on nie jest już tak dosłownie o latach 90., tylko to już był przełom, to już było tam 2000 coś tam. Nie, nie pamiętam. Nie, już troszkę to później. Ale teraz jak sobie pomyślisz, że... No nie wiem, tego typu muzyka
byłaby w Polsacie o godzinie po prostu 15. Na żywo. Na żywo i Kuba Wojewódzki byś tam kotłował, no to patrzcie, co się, no on jest najlepszym przykładem, co się z tym wszystkim stało. No, znaczy może bez przesady, ja do tego chłopa nic nie mam. Jakby robi swoje, myślę, że niczym się nie różni od jakiegoś Jaya Leno tak naprawdę w całym swoim zachowaniu i całej swojej zajawce, więc jest dość profesjonalny w tym, co robi. Acz niemniej jednak, no jest to zupełnie coś. No masz inny pogląd na, też ja na ten ja mam postać, zupełnie inny pewnie. Pogląd na, tak, znaczy myśmy tam, wiesz, ja byłam producentką w Obłędzie, więc tam to oni przychodzili na programy, ale całe te lata były takie dość niesamowite w Warszawie, no oprócz tego, że po prostu była jakaś nienormalna ilość narkotyków. Jak jest normalna? Normalna ilość narkotyków jest taka, że ludzie nie umierają. Nie było no też, tak, bo jakby ludzie nie, tam nagle nie, się zorientowały, że ludzie, znajomy to jest bardzo, wiesz, fajnie dziwne, było, takie, a on nagle jest na róże. No właśnie, więc jakby to jest dość może kontrowersyjne, ale ja jestem za tym, żeby narkotyki są dla ludzi i w ogóle ekstra, ale zażywajmy te narkotyki, nie zażywajmy dopalaczy. Jakby tak. Wtedy nie było dopalaczy, więc ci, co byli uzależnieni od heroiny, byli po prostu uzależnieni od heroiny. Wiadomo, jak to się leczy, po jakimś czasie są wyspecjalizowane ośrodki, jest to do rozpoznania w krwi. A w tej chwili to, że w Polsce się leczy tym robieniem popielniczek z gliny. I muzykoterapią. Tak, muzykoterapią też się leczy. I konia się za szyję. I uwaga, malowaniem bombek na choinkę też się ustami leczy. Ustami najlepiej. No to już jest jakby zupełnie ale faktycznie, miałem audycję. Też niedawno okazję porozmawiać z panem Maxem Materną, który między innymi w dosłownie przed chwilą miałem tą legendarna klubo kawiarnia, gdy zamykana za pierwszego Kaczyńskiego, to wywołała tutaj takie... Madame? Tak. Le Madame? Le Madame. I on właśnie opowiadał, że tam... Między innymi ten przeskok, że jakby była impreza, było fajnie, znałeś jakichś ludzi i nagle się okazywało, że ktoś tam jest na Dworcu Wschodnim i tam gdzieś na tych i tak zaraz, kiedy to się zdarzyło. Znaczy, mi się wydaje, że dalej ludzie były tak, bardziej radykalne. Że chyba dalej ludzie tak imprezują, jak imprezowali, ale chyba, że teraz jest jakoś, nie wiem, ja się zupełnie odsunęłam od muzycznej sceny. Tak. Znaczy idę właśnie w czwartek na koncert, ale jakby inny. Żabkiego. Czy on jest Zeseninem? Bo to brzmi jak... Czekajcie, bo to ja muszę wam przeczytać, to jest Żabka, bo to jest naprawdę... odkrył go jeden mój kolega. Ale ja się... jeszcze wracając do tych narkotyków, no to ja właśnie się... Ale ekstra to jest, słuchajcie, jak się wpisuje Żabka hip-hop, to pierwsze, co się pokazuje, to prowadź sklep z Żabką. I ten sposób... Zasi swój, sfinansuj swój pierwszy miks. Popkiller.pl. Dobra, sprawdźcie Żabkę w każdym razie, nie ma co szukać. Nie, no nie róbmy nadmiernej reklamy, sprawdźcie. Nie wiesz jeszcze, może zbombi. No, dokładnie, wiesz, może. Przyjdziesz, a... No, ale... No tak, teraz to... jakoś wydaje mi się, że w takim Obłędzie właśnie... Aha. A kiedy był taki moment, że stwierdziłaś, że to już jest, wiesz, że... Że to techno, że już no, techno, że techno już, że jungle is dead i że nie, jungle wycięto. To przyszło jakoś trochę naturalnie w takim sensie, że jeszcze właśnie robiliśmy w Krakowie to stowarzyszenie Combo z całą masą wspaniałych ludzi i zaczęliśmy też wtedy jakoś tak większą bandą pracować na krakowskim festiwalu filmowym. Więc zobaczyliśmy też, że jest inne rzeczy do robienia i w ogóle fajny świat. Wszyscy wtedy jakoś też tak dość pracowaliśmy intensywnie. I ja nie pamiętam, to nie był jakiś taki moment, że poszłam na imprezę i stwierdziłam, rany boskie po prostu, co ja zmarnowałam 3 lata czy 5 lat do dupy te dżungle w ogóle wszystko. Tylko chyba jakoś tak było już przeładowanie po prostu tym wszystkim. Ja zaczęłam jakoś potem od razu wyjeżdżać do Ameryki, gdzie pracowałam właśnie na festiwalu filmowym z kolei polskich filmów i jakoś tak przez kolejne 3 lata, mniej więcej właśnie w latach 2000, co na początku spędzałam sobie pół roku w Krakowie i pół roku w Chicago, gdzie
Pracowałam pół roku na festiwalu właśnie tamtejszym chicagowskim, a potem przyjeżdżałam i pracowałam na krakowskim festiwalu filmowym. I głupio by było, jakbyś pracowała w Stanach na festiwalu, tak, no, a w Krakowie, totalnie, ale tak, a w Krakowie zrywała Eternit. Tak, zawsze bilokacja. Ale nie, jesteś bardzo bliski tego, dlatego że w Chicago potem się zorientowałam, że szef tego festiwalu zajmuje się nocami, kiedy... A ja muszę to opowiedzieć na anegdotę, bo to było wspaniałe, bo to była taka wielka, taka polonijna organizacja. Musiałam łamać różne swoje ideały, dzwonić do parafii w Chicago i prosić księdza, żeby zapowiadał, że Quo Vadis sprowadzamy i żeby ludzie przychodzili kupować bilety. Zobaczyć Lindę w gacie. Dokładnie, to był jakiś koszmar. I ten mój szef, ja wyszłam z pracy, sprowadzałam w ogóle różne filmy tam, no bo miałam kontakty z krakowskiego festiwalu i tak dalej. I kiedyś wyszłam z pracy i zapomniałam parasolki i zaczął strasznie padać deszcz, więc wróciłam do tego biura i zobaczyłam, że ten mój szef otworzył takie tajemne drzwi i tam się okazało, że była kopiernia kaset i ten chłop po prostu kopiował te kasety, bo to wszystko jeszcze było na VHS-ach prawie. I to wszystko szło do wypożyczalni wideo, wiesz, w Chicago. No i zaczęli do mnie jacyś ludzie dzwonić z Polski, że ej, bo kurwa, kopiujecie te kasety, w ogóle coś tam, a wróciła kopia rozwalona, 35 mm, miał być jeden pokaz w Chicago, okazało się, że to było w Houston, Seattle i we wszystkich polonijnych ośrodkach, więc się wymiksowałam stamtąd dość szybko i pracowałam jako sprzątaczka i niania, bo okazało się to normalną, miłą pracą. No i to było bardzo fajne, mnóstwo przeżyłam ciekawych sytuacji. Napisałam nawet książkę o tym, która się nazywa Pani na domkach, można sobie przeczytać. Wspomnienia po prostu miłego sprzątaczka. Miłego sprzątania z żabką i muszką i innymi. O tym na pewno będę chciał porozmawiać, bo to jest fajne. Jeden z moich koników. Bo ja też obstawiam wyścigi, ale kwestia jest, że też, żeby też przejść w tematy filmowe, może pozostając na sekundę w tych tematach muzyki elektronicznej, klubowej, która mnie dalej jeszcze jakoś tam trzyma. Bo to, ja na przykład, wiesz, trochę później wchodziłem, dla mnie, ale też związane nie z technem takim, jakim znamy dzisiaj, który jest absurdalnie popularny, praktycznie mainstreamową muzyką, ale udaje undergroundową, udaje też mainstreamową. Ciężko w ogóle nawet coś stwierdzić, ale takie pierwsze jakieś to były ze sceną dubstepową, dubową dokładnie i dubstepową wrocławską, skupioną tam po takich. I ona też wynikała niejako z drum and bassu i z jungla. Taki, to jungle taki, wiesz, wszystko mniej więcej to płynęło. Fascynacja Rinse FM, tym pierwszym, tym pirackim radiem, które się przedostało do Polski. I właściwie dlatego też ta fascynacja i undergroundem radiowym, i undergroundem muzycznym pozostała, ale chciałbym cię zapytać, czy nie żałujesz troszeczkę, że nie powstał w Polsce jakiś odpowiednik filmu Human Traffic, który by jakby podsumowywał pewną etap rejwerstwa? Zdecydowanie. Znaczy, chyba były jakieś takie sceny w filmach, nie wiem, czy Żuławskiego na przykład, Xawerego, żeby tam, że to taki film, który on tak bardzo długo robił, chyba tam była jakaś scena klubowa. No ale na pewno to jest temat, który totalnie nie został wykorzystany jeszcze. Mi się wydaje, że te lata 90., które teraz tak patrzę, że tak wracają i ktoś tam sobie jakąś kurtkę kupuje do pasa. To jest głównie to, tak. Tak, że jakąś tam kolorową czapkę, czy coś tam. To tak jest to dość śmieszne, że już zaczyna coś takiego funkcjonować jak nawiązania do lat 90. Nawet jak w resorcie komedii jest ten 90s coś tam TV show. Tak, to nie czujesz trochę takiego bólu? Nie, my to nazywamy w ogóle Generation Gap sobie, bo no jak gram na przykład w zespole Hurtluster, to jest bardzo śmieszne rozłożenie lat. Bo ja mam cztery dychy, Markowska ma 30, znaczy jakby tak ogólnie rzecz biorąc, nie? Znam, każda jest od nas 10 lat młodsza mniej więcej. Jestem najstarsza, potem Markowska i potem Iwaszkiewicz. I jest taki moment, że Markowska już totalnie kumała kulturę lat 90. i zna na pamięć wszystkie reklamy, jakiś taki pop. Ja wtedy byłam w kulturze lat 90. siedząca w piwnicy z techno i nie mam pojęcia o tym, co się działo wtedy, nie wiem, na przykład w telewizji, a Iwaszkiewicz była malutkim dzieckiem była, więc nie kuma. Więc na przykład Markowska zaczyna śpiewać reklamy z lat 90. jakiś taki totalny mainstream, który ona wtedy przyjmowała jako dziecko, to my tego nie znamy i nazywamy to właśnie, o, to jest nasza generation gap, tego okresu nie kumamy razem. I bardzo lubię te zjawiska. Właśnie na przykład graliśmy na przykład w resorcie jakieś takie coś i było do lat 90. inspiracje, że jakiś bubr plusik, którego dzieci wtedy wszystkie kochały.
A ja go na przykład w ogóle nie znałam, no bo wtedy się zajmowałam robieniem programów PM, AM, Techno, więc... A to wiadomo, że to była maskotka Ministerstwa Finansów. Tak, żebyś wiedział. Przy denominacji. Przy denominacji. Takie fajne są, lata. Ale to jest interesujące. I jakoś w ogóle nierozczajone. Chodzi, właściwie przy innych rozmowach już poruszałem, podczas rozmowy z Sebastianem Mruźwiakiem, który odpowiada za... Między innymi za Electric Acoustic Big Session, bardzo ciekawy zespół, też polecam. Oczywiście, że najpierw Żabka, a potem, potem Przyjemności. Ale że jakby te odwołania są dość powierzchowne, wynikające z tego, że one głównie służą przywołaniem pewnej estetyki na dwóch poziomach, takim komercyjnych w obu komercyjnym przypadkach. Komercyjnym i modowym. Czyli raz sprzedaży ludziom, którzy w tym momencie dysponują odpowiednią ilością środków, by, a wówczas nie mogli, czy wynikało to z tego, że ogólnie nie pozwalała ich tam zdolności finansowe, a drugie, że no po prostu ze względu na wiek, tak, który mieli, tak, a drugie dla osób, które nie pamiętają tych czasów i tylko chcą jakby kolejny raz przetworzyć ten sam mniej więcej obrót kulturowy. Ale to, co wspomniałeś o ludziach z lat 90., to postać, która... Ciekawe, że też wspomniałeś o resorcie komedii, ponieważ moja dobra znajoma Kasia Piasecka, którą serdecznie pozdrawiam, ona miała jeden z moich ulubionych bitów, jak właśnie mówiła, że umawiała się z młodszym mężczyzną, który zaprosił ją na bal przebierańców i ona pyta, a jaki jest temat? Ten facet mówi, lata 90. On mówi, kurwa mać, za nas się przebierają. No to jest, to jest właśnie to. To jest jeden z moich małych żartów. Jest to dość śmieszne, jest to dość zabawne, no ale to już było jednak, no nie wiem, takie bardzo intensywne były te lata. Jak ja myślę o latach 90., to też tak te nowości, które były w latach 90., były takie ekstra. Pamiętamy, jak tutaj na Puławskiej był ten taki pierwsza galeria handlowa i na Puławskiej, to gdzie teraz jest, nie wiem, jakieś siłownie i coś tam, to tam jakieś było kino Moskwa, to otworzyli tam jedną z pierwszych w Warszawie restauracji sushi. No i myśmy w takich super głębokich latach 90. poszły tam z koleżanką i oni nam podali to sushi na jakimś dziwnym okręcie, taki drewniany okręt. No tam było mnóstwo różnych rzeczy, no to my zeżarłyśmy wszystko, co tam było. Tak. No i tam były też takie białe coś, no to maczałyśmy to w sosie, oblewałyśmy różnymi rzeczami, wiedzieliśmy, co ja żeśmy zeżarły. I potem się spytałyśmy kelnera, co to były te białe takie, na których to sushi leżało? A on powiedział, a to trociny. Ponieważ człowiek nie miał pojęcia, co się je, a co się nie je. I to trochę ta anegdota jest taki... Po wyjściu pewnie kelner, kurwa, dobrze, że tego statku nie dojebał. Nie zeżarły tego drewna, ale mi się wydaje, że ta anegdota bardzo dobrze ilustruje te czasy, w których wtedy byliśmy, że było tak miliard nowych rzeczy, o których nikt nie miał pojęcia. Jasne, i trzeba się było nagle z tym mierzyć, więc się zżerało te trociny, no bo nie było wiadomo, co wypada robić. No ale i... czy nie brakuje ci też takiej trochę naiwności wobec tego, że no, niemalże szturmem wlały się do Polski jeszcze oczywiście poza takim, no teraz mamy internet, więc praktycznie uległo to spłaszczeniu, ta konsumpcja kultury, nazwijmy. Wtedy to rzeczywiście było tak, że dostęp był niesamowity przez pewien moment, bo nie był ułatwiony tak jak teraz, ale rzeczywiście był i w tym momencie może dlatego też te wszystkie zajawki, które się pojawiały, czy to w formie hip-hopowej, czy w formie właśnie muzyki elektronicznej, to... Że tak wlazły. Może tak rzeczywiście, że też wszyscy podchodzili do tego, że to była autentycznie nowość. Tak, to była to wszystko było nowe, bo to wszystkie idee były nowe, muzyka była nowa, no działy się takie rzeczy... Nie wiem, czy mi tego brakuje, nie wiem. Myślę, że też żeśmy niebywałą ilość rzeczy zjebali w tych latach 90. No nie wiem, choćby na przykład z przyrodniczego punktu widzenia, to dokonaliśmy jakichś tragicznie złych wyborów jako naród. Ale taki, na pewno był to taki okres naiwności, ale też bardzo pozornej tak naprawdę, bo mi się wydaje, że było tak, że tak się rozlewała, że się dało narodowi po prostu takie bardzo proste rzeczy, które łatwo było jakby chwycić się, nie? Tutaj muzyka, tu hip-hop, tu techno, tutaj coś tam, tutaj... No a równocześnie była jakaś taka kompletna destrukcja kraju od drugiej strony, której myśmy w ogóle wtedy nie zauważali. No a na przykład wtedy zaczęło się to kompletnie bezmyślne i szalone budowanie dróg. Zaczął się ten kult betonu, kult asfaltu w Polsce. Zaczęły się jakby różne złe decyzje właśnie dotyczące środowiska.
nie wiem, kurwa, budowanie Tamy, Góra Świętej Anny. Mm-hmm. Tak, to jest jeden z moich... To był też chyba pierwszy taki punkt Góra oporu, Świętej Anny, prawda? Tak, Góra Świętej Anny to było w ogóle z taki bardzo... No też, tak jak powiedziałeś, nie było internetu, więc jakby ciężko było, z jednej strony te informacje bardzo się rozprzestrzeniały, a z drugiej strony bo łatwo było je jakoś zablokować. Mm-hmm. I teraz na przykład oglądając na YouTubie nagrania z walki o Górę Świętej Anny, w ogóle nie jestem w stanie uwierzyć, że ja nic nie wiedziałam o tym w latach 90., że w ogóle miałam pełny obywatelski obowiązek, żeby tam jechać, a ja nawet nie wiedziałam, że tam było coś takiego i że tam po prostu jakby ta firma, która budowała tą autostradę, chodziło o to, żeby po prostu nie prowadzić tam odcinka autostrady przez jakiś bardzo cenny przyrodniczo teren. Oczywiście niestety przegrali. I tam firma wynajęła taką agencję ochroniarską do jakby mhm. usuwania ówczesnych aktywistów z tego miejsca i tam było takie bicie, w ogóle takie prawdziwe, nie, że tam jak nas teraz na przykład, nie wiem, tu wywlecze cię policja albo coś tam czasem dostaniesz, tylko po prostu taki total, taki hardcore bijatyk, w którą się włącza i policja i wszystko i w tej dziczy lat 90. to w ogóle przechodziło, nie? Jakby mhm. brali ludzi do lasu, tam ich katowali. Jasne. My teraz się ekscytujemy, o Jezu, w Ameryce Południowej katują ludzi, tylko u nas też to się działo, tylko myśmy wszyscy wtedy byli zajęci po prostu tarzaniem się w grzelkach Haribo, w nowo otwartych McDonaldach, mamili jedzeniem nas. Trocin w sushi. Tak, jedzeniem trocin w sushi i wiesz, i robieniem po prostu nagłych programów. Jasne. Więc nie, te lata też nie było wątpliwości, ja też nie... Dokładnie, ale niesamowite, ja mhm. na przykład jakoś teraz dopiero się w tym orientuję, wiesz, ja mhm. nie, że ta mroczna strona lat 90. Dziwne, że wychodzi po 20 latach nagle i tak coraz bardziej zaczyna to człowiek rozumieć, że Boże, my to wtedy, wiesz, się tu komórkę człowiek miał pierwszą w kształcie fali, która mm-hmm. dowolnie wybierała numery w nocy i dzwoniła do ludzi. To była było sztuczne, wspaniałe. Ruchy sztucznej inteligencji. Tak, w ogóle tak dokładnie. A tam się, a gdzieś tam pod spodem działy się takie różne hardkorowe mm-hmm. rzeczy i tak... Czy myślisz, że też właśnie takie landrynkowanie tego trochę, bo to też jest takie o smaku tej oranżady, oj, o tak. smaku landrynkowej. Heleny, nie? Tak, tak. I pokrewnych tam, jakby Konrad Konradek w zielonej butelce, to u nas była. Konradek? Tak. A to nie z... To chyba dolnośląska rzecz. Ale żona Konradek. Konradek, tak. I właśnie w zielonej butelce była smaczniejsza. To o, jak zasada. Super. Ale czy też właśnie, bo też chciałbym porozmawiać na temat oczywiście, jaką paralelę też możemy wysnuć, że zaniedbania tego pierwotnego okresu w wielu przypadkach, bo mówimy teraz o jakimś tam właśnie otwarciu, że ludzie mhm. i tak dalej, ale na przykład mieliśmy też potężny ruch neonazistowski, skinheadzki, to by po prostu byli skinheadzi, nie byli, nie można ich tam nawet było, to nie byli tacy eleganci, tych, co prawda i to się zmienia, ale ci wszyscy w garniturach, mm-hmm. to były chłopaki we flyersach, wjeżdżali, długie włosy, to jesteś bity. I tak mniej więcej był system. Ale zawsze chce się pamiętać te dobre rzeczy, to jest jednak, zwłaszcza jeśli, ale było tych wiele rzeczy złych i ta właśnie Góra Świętej Anny, niedawno miałem też okazję doczytać, że to jest też jakaś taka ambicjonalna, jeszcze z lat 30. III Rzeszy Niemieckiej podejście, kiedy budowano pierwsze autostrady nazistowskie, że właśnie to miała być, ponieważ autostrada miała być dla ludzi bogatych. Gdyby było stać, żeby kupić samochód taki elegancki i to miał być piękny widok w czasie przemierzania Górnego Śląska. I rzeczywiście tam jest przepiękny widok, jak jedziesz. Ale zniszczenia... Sens tego jest zerowy. Tak. Ale bo, no to samo co rozpuda w zasadzie. Mm-hmm, nie? Też można było po prostu puścić tą drogę gdzie indziej. No teraz zaraz będzie jakieś potworne walki na Mazurach. Zgadza się, tam też jest... To też jest niesamowite, wiesz, to, że jak... Zauważam coś takiego, uczestnicząc jakby tam teraz od paru lat tak mhm. dość mocno w tych jakby przyrodniczych różnych sytuacjach, że i to mi się wydaje tym pokłosiem lat 90., tą taką mroczną stroną trochę, że wszystko jest okej, dopóki bronisz lasu, mhm. nie wiem, jeziora, w ogóle coś tam, to jest ekstra, w ogóle tak, wiadomo, wszyscy cię popierają, coś tam, spróbuj powiedzieć, żeby nie budować gdzieś jakiejś drogi. Mhm. To jest niesamowite. Rzucają, jakby wiesz, że to budowanie drogi to jest
i wydaje mi się, że to jest z lat 90., że to jest takie, a tak, bo to droga ku przyszłości, autostrada, mamy okropne drogi, wybudujemy najważniejsze autostrady, że kończy się dialog nawet bardzo często z osobami, które na przykład bronią jakiegoś rejonu, w momencie, kiedy ktoś mówi, a to my wam wybudujemy drogę, że to jest takie jeszcze takie, no nie wiem, Lasy Państwowe teraz na przykład tak robią, nie, że w Bieszczadach wybudujemy wam drogę, tylko że budują tą drogę po to, żeby zwozić drewno tą drogą, w związku z tym potem ją sami niszczą i potem będą ją remontować tak w kółko i w kółko. I jeszcze i kończy się w ogóle jakby taka pełna współpraca też z różnymi, nie wiem, lokalsami i tak dalej, w momencie, kiedy właśnie ty mówisz, że dobra, tę drogę trzeba zablokować. No i wtedy wszyscy mówią, nie, nie wolno, bo musimy dojechać do lekarza, do kościoła, gdzieś tam. I wtedy już jakby, wiesz, kończy się ta współpraca. Droga, asfalt w Polsce jest po prostu Bogiem w pewnym sensie. I to przeraża. Jest też prawdopodobnie też takim wyznacznikiem awansu. Prestiżu. Też zdecydowanie. No też ze względu na to, że samochód to jest też tak, cały symbolem. Czas. Nadmiernie. Dla nas, dla osób, które no, mieszkamy we dwójkę, nie razem, ale w wielkich miastach, które... Ja przepraszam, ja się wyprowadziłam do Puszczy Białowieskiej, ja już uciekłam. Tutaj właśnie masz plus, ale ja też nie dysponuję samochodem, nie bardzo nie... Ja nawet nie mam prawa jazdy. No właśnie, nie jest nam potrzebne, ale też ja staram się zrozumieć osób, dla których jest to wymóg życiowy, prawda? Tak. Nie ma wątpliwości. Też nie bym chyba, można by było ekstrapolować to poza ten właśnie kult rozwoju, modernizacji lat 90., doganiania Zachodu słynnego, kiedy już on oczywiście, gdy my go dogoniliśmy, to jest jak ta strzała wypuszczona, że ona się nigdy nie dojdzie. Tak, dojdzie. Już nigdy dawno, nikt dawno nie dogonili. Przegonili, dokładnie. Tak, więc w tym momencie kwestia jest też taka, że jest jakieś przekonanie, że Polacy są szanują przyrodę, że to wynika z tego, że ze względu na nasze pochodzenie chłopskie, praktycznie w 100%, bo tych wszystkich tam wiadomo jakieś, no tylko Iwaszkiewicz jest oczywiście córką tego znanego pisarza. Ale tego, co się nie nazywał Iwaszkiewicz. Ale to by było cudowne, jakby się okazało, że ma... Byłoby. O, że Marta jest córką Jarosława. Ale to więc chciałbym też to, też czy ty czy uważasz, odnajdujesz coś takiego, czy jednak... Że Polacy szanują przyrodę? Tak, w ogóle jakbyś, nie. No, nie. W ogóle jednak, nie. Wszystko. Polacy, to jest takie... żeby tak, żeby skondensować ten temat, to do Puszczy na przykład bardzo często przyjeżdżają różni dziennikarze z zagranicy i zadają nam zawsze to samo pytanie, ale dlaczego tutaj ktoś wycina tą puszczę? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to totalnie nie ma jednej odpowiedzi. Po prostu myślisz sobie, dlaczego wspólnie chcemy zniszczyć nasz największy narodowy skarb, nie? I myślę, że odpowiedź jest bardzo smutna tak naprawdę, bo jakiś mit, że Polacy szanują przyrodę, to jest dla mnie w ogóle kompletna bzdura, bo to jest takie szanowanie po prostu czegoś za oknem, ale tak naprawdę wszystko musi być skontrolowane i tak dalej. Są jakieś takie mity, tutaj Giewon to jakieś morskie oko i tak dalej, jakby szanowali morskie oko. Dokładnie, no, ale szanowaliby morskie oko. Jakby szanowali morskie oko, to by wiadomo, tam trupy było koni wrzucane. Trupy koni, nie, to w ogóle to pod Halę to w ogóle zrywam z tym, zerwałam z tym miejscem wszystkie związki. Nie żal ci? Nie żal mi. Zresztą moja rodzina z tego targu mnie nienawidzi, bo uważa, że jestem na utrzymaniu Sorosa i byłam w TVN-ie. A oni żałują chłopa, żeby ci płacić. Kolejna utrzymanica. Ja to tak, uwielbiam po prostu te wyliczenia w tabelach, ile my zarabiamy. To jest wspaniałe. To jest, w ale Bieszczadach to są inne. Przecież facet się nie wypłaci, są, jak będzie tu. Ale że ten facet, że on gdzieś tam siedzi i oblicza. O, tu, dla aktywisty obozu dla Puszczy, według stawki podanej w Hajnówce, pani 25 Kresiu, pani złotych. Daczeki. Wiesz, 25 zł za godzinę patrolu na rowerze i 1500 zł za dzień w obozie. Ja zawsze zastanawiam, jak oni to obliczają. Tak. Jakby, bo ja już zarobiłam około 2 milionów. Ale dobra, wracając do tego, że dlaczego Polacy wcale nie kochają przyrody, czy też jako nie szanują, bardziej kochają, ale nie szanują, to wydaje mi się, że niestety tutaj trzeba głębiej sięgnąć i uświadomić sobie, że ten kraj jest naprawdę gdzieś krajem głęboko katolickim, cokolwiek byśmy robili i jakby oczywiście, że to jest w ewolucji i idzie to chyba już w lepszym kierunku,
ale ten konserwatywny katolicyzm wbił narodowi naszemu do głowy, że jesteśmy koroną stworzenia i naszym zadaniem jest czynić sobie ziemię poddaną. I to jest dość taki w ogóle humanocentryczny, ale też jednocześnie taki egoistyczny pogląd. Ale nie, jesteśmy koroną stworzenia. No ale powiem, no to jeżeli masz takie coś wbijane od dzieciństwa, a wszyscy mieliśmy to wbijane od dzieciństwa, no to czemu się dziwić, że nie mamy problemu z rozwaleniem, nie wiem, Góry Świętej Anny, Puszczy Białowieskiej, Puszczy Karpackiej, Mazurów, Puszczy Bukowej, jakby tych punktów zapalnych po prostu w Polsce jest miliony. I ciekawe jest bardzo to, że ta przyroda tam, gdzie katolicyzm bardzo jest obecny, no to jest bardzo niszczona. W Butanie jakoś nie chodzą z siekierami i nie niszczą Himalajów. Nie chcę ci teraz psuć zabawy. Nie, ja tam byłam, wiesz, oni zamknęli ten kraj przed... Aha. Znaczy ja wiem, że tam jest na pewno jakaś mroczna strona tego kraju, ale przynajmniej jakby kontrolują, tylko że przynajmniej kontrolują przepływ turystów, nie, że to Nepal tak, nie robi. Tak, jest bardzo ograniczony. Nie, dokładnie. I jeszcze drugą, nie da rady ściąć góry siekierą. I nie da rady ściąć góry siekierą, to prawda, ale lasy tam są niezłe. Tak, no ale tam jest wpisana ochrona środowiska jakby w pięć no, to jest ich tych rzeczy, które musisz zapewnić człowiekowi, pięć najważniejszych rzeczy, które musisz zapewnić człowiekowi. Tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj koncern leśny, Lasy Państwowe jest ściśle związany z Kościołem. Lasy mają służyć człowiekowi, przyroda ma służyć człowiekowi. W związku z tym, jak tutaj można powiedzieć, że czyli jakby wszystko jest w takim trójkącie, tak? Jest podstawa i to dąży do trójkąta, czyli jest totalnie hierarchiczne, a my tutaj nagle wyskakujemy, wszyscy mówili, ale nie, 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 wszystko jest kołem, w ogóle dajcie spokój, człowiek nie jest koroną stworzenia i już skończmy z tym antropocenem. No i, no i weź się dogadaj, to jakby nie, nie możesz dogadać, bo ja długo myślałam, że jak są racjonalne argumenty, które po prostu pokazują, że dlaczego nie można wycinać Puszczy Bukowej albo tej tam, wiesz, niedaleko Szczecina, to jakby dogadamy się. No nie dogadamy się. Jak mamy się dogadać, skoro idziesz na zebranie, nie wiem, organizacji pozarządowych i obywatelskich z Lasami Państwowymi tutaj na Grójeckiej w Warszawie i siedzimy w sali konferencyjnej i to jest instytucja publiczna i zamiast godła wisi Jezus na krzyżu. No to nie dogadamy się. Jakby to jest ideologicznie, nie filozoficznie, dopóki nie nastąpi ta zmiana pokoleniowa, to naprawdę będzie bardzo ciężko. I ja tutaj w ogóle nie mówię tego z jakąkolwiek pogardą, ani nie mówię tego z takim, a że ja wiem lepiej, jak to ma być i coś tam, o co bardzo często jakby różnych aktywistów oskarżają ludzie. Totalnie nie. Nikt nie ma gotowych rozwiązań. Sytuacja jest mega zła. Ale nikt nie chce walczyć, no tylko że po prostu te opresje przychodzą z różnych stron i oni się teraz tak wzięli za cel tych nieszczęsnych, w ogóle to słowo takie ohydne się zrobiło, ekolog, no że... Właśnie też to, to jest dość interesująca metonimia, która została popełniona, ponieważ ekologia jest nauką. To znaczy zaburzenie znaczeń tego tak, słowa. Tak, dokładnie, ekologia jest nauką. Nauką, więc jeżeli ona jakby nie zabiera niczyjej strony, ona bada... jak działają w systemie pewne, tak, to jest ekonomia jakby przyrody, prawda? Czyli ile produkują pewne elementy jak to się w całości tak. Działalność, która polega na tym, by zwiększyć albo utrzymać w naszym wypadku, bo ciężko będzie zwiększyć zalesienie, czy też w ogóle tereny dzikie. Zwiększają zalesienie. Czasem się obecnie określa, żeby to było lepiej ekologizmem, prawda? I to jest już jakoś taki drugiego poziomu. Czy myślisz, że to też wynika z tego, że no, jest pogarda pewna dla ustaleń naukowych dotyczących przyrody? Totalnie. Naukowcy, no nie wiem, ja bardzo znaczy, to jest potwornie smutne, bo mówią naukowcy coś, już nie mówię teraz o lasach, ale na przykład o klimacie i są natychmiast, że użyję tego słowa disowani, nie? Że są, po pierwsze jest od razu na argument, najgłośniej kumka żabka nawet. Ale żeby to kumką, ja naprawdę tak bym chciała, żeby artyści polscy zaczęli zajmować jakiekolwiek stanowisko, a nie tylko tam, że nie używaj słomki, bo to naprawdę no, piękny gest, ale weźcie sobie po prostu wsadźcie go, no come on, no kurwa, daj, można nadchodzi kataklizm, a będziemy mówili, że słomka i słomka, no ważne to jest, wiadomo, no ale jedną słomką nie uratujemy tego świata
I jakby naprawdę zależy, oni... ile koksu ma w środku. Mi się na przykład szalenie podobał występ Madonny na Eurowizji. Albo ja go już źle odczytuję, ale był takim totalnym popową wersją nawoływania do Extinction Rebellion. W ogóle wszystko były X-y i tam źli, dobrych w wiankach takich ludowych walili w przepaść. To było dla mnie zajebisty. Eurowizja się w ogóle trochę odkleiła. Wspaniała. Znaczy, ja, tam oczywiście są jakieś analizy, że to wszystko był satanizm Madonny. Albo nawet kabała. Bo i ona... Faktycznie, ja podniosę. Ale patrz, są krzesła na tych. Widzieli Państwo jakieś krzesła biurowe na kółkach? Są bardzo fajne krzesła. I więc jakaś taka... No, oczywiście, wiatr, że wiatr zmian zawiesz. Teraz potrzebna jest rewolucja, że tak rzucę. I się zaczyna. I już proszę, to na płaski. Drodzy idzie. Państwo, bardzo potrzebna jest rewolucja. No nie, do, ale, wywołania, do wywołania nowego ładu społecznego artyści, potrzebujecie jedną rewolucję. Ale artyści muszą się naprawdę już ruszyć, mówiąc na przykład o polskich komikach, jasne, którzy naprawdę mogliby też zacząć zajmować jakieś stanowisko i nie bać się też mówić o tych rzeczach. Zajęli bardzo ważne. Jest zarobić hajs. Zarobić hajs, ale często każdy słyszałam, że sposobem. Oj, George Carlin, o geniusz, o zajebisty. Jak taki zajebisty, to się odważcie mówić tak o polach golfowych, jak mówił George Carlin. Faktycznie. Więc po prostu dosyć już żartów. Ale jeśli mogę też właśnie włożyć jeden kamek do tej muckarni idei. Myślę, że są też pewne osoby, które nie, i organizacje po stronie ekologistycznej, które przysłużyły się do tego, że no, przede wszystkim mówię o Greenpeace'ie. On nie jest chyba tutaj flagową organizacją, która traktuje naukę dość służebnie. No, wedle tego, jak mniej więcej Bo myśmy o tych naukowcach mówili. Boże, zapomniałam. I przyznam, że oczywiście bez fałszywej ekwiwalencji, ponieważ no, nie można porównywać ludzi, którzy dosłownie wycinają drzewa z tymi, którzy na przykład tam od czasu do czasu to, że spalą jakieś tam pola uprawne lub też wypuszczą trochę tam świń, bo tam są genetycznie modyfikowane, to nie jest oczywiście to samo, ale jest jakiś taki powoli podziemny taki, że jeżeli nie pasuje nam mi fakt do mojego światopoglądu, no to niedobrze dla faktu zazwyczaj, ponieważ... No tak, to masz rację, to jest... To też ja cenię czasami też, że... Nie wiem właściwie to, dlaczego to powiedziałem, ale nigdy nie, jakoś nie mogłem się przekonać do Greenpeace'u po prostu. Do Greenpeace'u. Nie no, Greenpeace jest bardzo... On jest też wielką organizacją. Jest wielką organizacją, która na szczęście nie robi takich głupot, jak wypuszczanie zwierząt z ferm na przykład, no bo to jest takie, jakby to powiedzieć, jest taki cały, taka, jest taki gdzieś ruch oporu jakichś ludzi, We Francji jest, jeśli mnie pamięć, Francji, dość w mocny, Niemczech, w Wielkiej Brytanii. W różnych we Francji miejscach. Potrafią... No tak, ale oni robią coś przepotwornie głupiego. Tak. Jakby to jest taka infantylizm skrajny, infantylizm ekologiczny posunięty do skrajności, czyli na przykład wypuszczenie, nie wiem, norek amerykańskich na przykład z ferm zaskutkowało tym, że w tej chwili jest to inwazyjny gatunek po prostu i wypiera nasze norki europejskie. To jest bardzo zaburzeniem dla ekosystemu. Wypuszczanie w ogóle świń, czy kur, czy innych zwierząt hodowlanych z ferm, no to jest kretynizm, po prostu te zwierzęta natychmiast zginą w jakichś jeszcze gorszych męczarniach, bo już kompletnie nie wiedzą, co z tym robić, plus zagrożenia, więc te wszystkie jakieś tam tarzania się po tych fermach, oczywiście to zwraca uwagę na problem, ale samo wypuszczanie tych zwierząt nic dobrego nie robi. No tutaj niestety potrzebujemy systemowych zmian. A czy myślisz, że to też taki syndrom Bambi, nie? Że ludzie tak uważają... No, bambinizm z obu stron jakby, nie? Bo z jednej strony możemy w Polsce obserwować takie coś bardzo dziwnego, jakiś na przykład taki kult, wiesz, leśniczego z Bieszczad, Kazimierza Nóżki, który tam zawoła coś do niedźwiedzia i cała Polska po prostu ma jakiś obłęd, że chłop rozmawia z niedźwiedziami. No było mnie takie umknęło niedawno. Mi, tak. Tragedia w ogóle, bo daje potwornie zły przykład, jakby wiesz, wydziera się do niedźwiedzi i tak dalej. Daje bardzo zły przykład zachowania w lesie, no ale wszyscy go kochają. No, spokojnie, miliony. Niedźwiedzie go zgłoszą na jednak. A panie Kazimierzu, pozdrawiam pana serdecznie. Jeżeli jakimś cudem pan to słucha, to jest bambinizm. Może mu niedźwiedzie opowiedzą. Grzesiu i Lesiu, ale a z drugiej strony my traktujemy to,
Teraz wracając, chcę taką zrobić jakby most między tymi. To, co powiedzieliśmy, że ten katolicyzm, czy też w ogóle chrześcijaństwo tak naprawdę spowodowało to, że traktujemy to w złym tego pojęciu, jako tą koronę stworzenia i że czynimy sobie ziemię poddaną, ten fundamentalistyczny katolicyzm. Ale teraz tak naprawdę to się przekłada bardzo często na to, że teraz ludzie uważają, że ekologiczne działania polegają na tym, że człowiek pomoże. Że człowiek pomoże, człowiek norki uwolni, krów będzie pilnował w jakimś tam stadzie dzikim, ale równocześnie będą tam jeść wołowinkę, że człowiek teraz to wszystko ogarnie, człowiek wie, jak zagospodarować las, wie, jak zmeliorizować rzeki i tak dalej. I to jest też błędne, to jest też głupie, to nie o to chodzi po prostu. Mi jest gdzieś tam najbliżej chyba już myślenia o przyrodzie według filozofii tej głębokiej ekologii, że jeżeli po prostu my jesteśmy częścią, no to my musimy to zostawić po prostu, to musi samo, mamy te swoje miasta i tak dalej, no ale nie naprawiajmy rzek, bo doprowadziliśmy na razie do tego, że odwodniliśmy po prostu jakieś olbrzymie tereny i teraz cierpi... Przynajmniej można bulwary zrobić. Można zrobić bulwary, ale ta Puszcza Białowieska jest na przykład takim najlepszym przykładem potwornie głupiej działalności człowieka, którą jeszcze głupsza działalność człowieka chce ratować ze skutków głupiej działalności. Tak. Czyli Puszcza Białowieska została odwodniona potwornie przez osuszanie bagien w jednej części, przez różne melioryzacje, budowanie rowów itd., itd. Kiedy ta puszcza została osuszona, naukowcy mówili, dobra, jak osuszycie tą puszczę, oczywiście po to osuszona, żeby w niej ciąć, to się pojawi kornik drukarz. Jak ten kornik drukarz się pojawi, to te świerki nie będą miały możliwości pobierania wody, bo już jej nie będzie na tej wysokości, na tej głębokości, gdzie one mają korzenie, więc będzie epidemia, więc po prostu będzie ta gradacja dużo większa niż była do tej pory. Damy radę. Oczywiście to się wydarzyło. Bartek Walos mówił? Bartek, Walos, proszę cię. Gościu! Ej, Walos, jak nie przyjedziesz do Puszy teraz na stand-up, to naprawdę... Są tam fryteczki. Jest tam picunia już szykowana dla Walos. Walos, kochamy cię. Bardzo mi się podoba ta rozmowa, że w ciągu ułamka sekundy wrzucimy z retencji w Puszczy Białowieskiej do Walosa. To jest to. Bo Roman ma dużą retencję keczupu, nie wiem, ci dusza. To jest to. Wracając przez mykoryzę. Wracając do tej strasznej sytuacji w Puszczy, nagle zaczęło być, nagle zaczął kornik drukarz zżerać świerki. Więc rząd wtedy powiedział Lasom Państwowym, o kurde, trzeba wycinać te świerki. Tak. Ale nie mówią o przyczynie. Tak. I mówią, przyczyną jest to, że ekolodzy nie pozwolili wyciąć tam 11 świerków zarażonych. No to jest jakiś bełkot, no, po prostu nie możesz w to uwierzyć. Po prostu przyczyną jest to, że są zmiany klimatyczne, żeśmy odwodnili tą puszczę, jest coraz cieplej i tak dalej, i tak dalej. Tak, świerki są... I żeby dotrzeć do tej... Dokładnie, świerki w ogóle już nie, za chwilę tutaj po prostu nie będzie w Polsce. Ale żeby dotrzeć do tej prawdy, to jest teraz dokładnie wchodzi to, co ty mówisz. Po prostu usuńmy ten fakt, skoro ten fakt jest dla nas niewygodny i możemy zrobić 500 słodkich filmów na Facebooka o tym kłamstwie. No i ty potem jesteś takim biednym naukowcem, który wie dokładnie, o co chodzi i nikt cię nie słucha, nie? I chwała naukowcom za to, że robią teraz takie rzeczy jak nauka dla klimatu. Tak. Jeżeli jeszcze nie te osoby, które słuchają, jeżeli jeszcze tego nie znają, to już to polubić na Facebooku i już pędzić i czytać, kupić sobie książkę Nauka dla klimatu, no bo to jest chyba jakieś, kurczę, jedyne prawdziwe źródło informacji w tym momencie, żeby naprawdę wiedzieć, co jest grane. Tak. Znaczy też, wiesz, problemem zawsze jest, że jest skutkowało jakieś, i dalej pokutuje myślenie, które wprowadza, że nagradza ludzi, którzy mówią ze stuprocentową pewnością, podczas gdy nauka, co do zasady, nie posługuje się pewnikami, tylko mówi, do momentu, w którym nie zostało inaczej udowodnione, jest to najszerzej panująca teoria. Ale media teraz przyjmują teraz coś takiego, że bo właśnie dostałam niedawno pismo od Telewizji Republika, mojej ukochanej. Ja jestem fanem. Ja jestem mega fanką Telewizji Republika, jeżeli mogę super szybko. Jasne. Sytuacja jest taka, że w 2017 roku dwóch super dzielnych reporterów Telewizji Republika po prostu wlazło do obozu, normalnie się staje, czy mogą tutaj nakręcić reportaż. My powiedzieliśmy, że oczywiście zapraszamy, te wszystkie media są te. Dwa tygodnie później, no i łazili z kamerą, myśmy tam, wiesz, dawali wywiady i tak dalej, w obozie dla Puszczy.
No i 2 tygodnie później ukazał się wstrząsający reportaż w telewizji Republika, w którym pierwszym zdaniem mówi tak: naszym reporterom udało się wedrzeć do siedziby ekologów. No i tam pokazane, wiesz, jakby tam masz takie normalne zdjęcia z kamery, tylko zablurowane nasze mordy, ale potem jak już jest wywiad, to mówimy normalnie w ogóle, wiesz, mówimy normalnie, a oni tak machali kamerą, żeby tam, nie wiem, pokazać te cieciorki i te soczewice w kale. Tak, dokładnie to. Na końcu pokazali taki 30-letni samochód naszego przyjaciela, tak zwany Szerszeń, który już w ogóle umarł, ten samochód, i mówią: ekolodzy posługują się w Puszczy Białowieskiej drogim specjalistycznym sprzętem i pokazują tego Volkswagena, a oprócz tego snują się po okolicy i oglądają telewizję. No i to idzie, oczywiście nic z tym nie robisz, no bo tylko możesz się chichrać po prostu na maksa, tylko że potem 2 lata później taka pani w saloniku politycznym Rafała Ziemkiewicza mówi, pani się nazywa Zajączkowska, taka znasz. I ona jest mówi, gwiazdą młodej prawicy. I ona mówi z taką totalną pewnością, a taką w ogóle normalnie, jak ja bym ci mówiła, wiesz, to jest teraz 15:35, to ona mówi... normalnie mówi tak: będzie nam bardzo ciężko właśnie z tymi ekoterrorystami, bo w obozie, ja byłam w obozie dla Puszczy i ja wiem, ile oni im tam płacą i ja po prostu wiem, że będzie nam ciężko przebić ich stawki. No i ona to mówi. No więc stawki, ty dostajesz, tak, w ogóle czy, no to tego dziadka Sorosa, jak wiadomo, który tam oblicza, ile, wiesz, Joanna Pawłowicz przyjechała. Ale to i taki rowerze. Argument jest trochę jak zły, on mówi, kurde, no nie dam rady, no chciałabym więcej zarobić. To jest kretyn, ale my wysyłamy, w związku z tym ja, jako członkini gdzieś tam tego ruchu, wysyłamy w parę osób żądania sprostowania dziennikarskiego, nie, że co babo gadasz. Oczywiście napisane bardzo elegancko. Już ich prawnik przysyła, że nie, jakie sprostowanie w ogóle. Pani Elżbieta, czy jak ona się tam nazywa, miała prawo powiedzieć, miała prawo do swojej opinii. Wiesz, jakby nie ma żadnej... Ma pełne prawo, więc nie ma... Nie zmienia faktu, że jest kłamliwa. Tak, ale to jakby, czyli to nie zmienia w ogóle, nie ma szans, jakby, jak to się nazywa, sprostowania kłamstwa, nie? Tak, bo nawet jeżeli sprostują, bo to już kilka razy żeśmy robili, ale myślę, no to że wiesz, nikt co, tego nie słucha. Problem na szczęście i też rozwiązanie jest, że to jest, no jest to trochę w przypadku Telewizji Republika, która ma najniższą możliwą oglądalność, czyli dosłownie 3 osoby i to są ci, co ją kręcą. No więc... ja nie wiem, bo tam jest na przykład tego saloniku politycznego, tam sporo odsłon. Tak, oni w internecie się dobrze napuszają, ale w praktyce jest to tak naprawdę folwark pana Sakiewicza do tego, żeby, mogę to powiedzieć, nie mam problemu. Nie możemy to powiedzieć, wszyscy narzekają. No, ale... Nic innego, że ta pani mówi o zarobkach, bo wszyscy są po prostu zszokowani i jakie tam są motywy. Więc... No tak, to im trudno uwierzyć, że my coś robimy za darmo, skoro on im nie płaci pensji. Bo przegrali w wojnie idei, więc ciężko, żeby za swoją mieli głodowe. Pozdrawiam panią Zajączkowską serdecznie, naprawdę tak pani współczuję. A ja pozdrawiam admina strony na Facebooku. Chłopie, kup słownik. Ja ci kupię. Tam są takie babole. Na Telewizji Republika? Tak, ja jestem, ja przez długie lata, przyznam się teraz bez bicia, trollowałem tę stronę. Chyba 3 lata wyszukiwałem najgorsze błędy i tylko wpisywałem je w komentarzu wielkimi literami, ponieważ w co trzeciej wiadomości są błędy gramatyczne. Nie wiem. I ortograficznych jest koszmarne. Ale oni są jakimiś po prostu, no jak oni to robią w ogóle? Przecież takie, wiesz, dostał jakiś gigantyczne pieniądze od Szyszki na zrobienie portalu Puszcza TV. Bardzo polecam. To jakiś, to ci powiem, poczekaj, to jest chyba... Nie chcę teraz skłamać, bo mnie oskarżą. Typu 3 miliony złotych na zrobienie strony Puszcza TV. No co polega na zamontowaniu parofotu pułapek Puszczy Białowieskiej. I te fotopułapki teraz gdzieś tam wiszą, jakieś tam sarna przejdzie, wiatr przejdzie i to jest koniec. No. To jest genialne. Muszą wołać tego leśnika, żeby niedźwiedzia zawołał. Był u nas niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej, przyszedł, ale odszedł, bo szukał samicy, a nie ma żadnych niedźwiedzi niestety w Puszczy Białowieskiej. Zawsze tak jest, jak wychodzę z niedźwiedziami na miasto. Wchodzimy do lokalu i tak samo. Nie no, temat jest ważny. I też ciekawe, że w sumie też chciałbym cię dopytać o to, czy no wspomniałeś, że brakuje ci tematów poważniejszych, używanych w komedii, to może zabawię się też w Adwokata Diabła, bo dość znana opinia przypisywana chyba Dave'owi Lettermanowi na temat Carlina, że gdy komik
próbuje stać się rozwiązaniem, staje się też częścią problemu. Częścią problemu, a dokładnie on to powiedział, gdy chce być lekiem, jest chorobą. Ale Karlin nie chyba był taki preacherski za bardzo, nie? Karlin jakby... Bardzo, ostatnie lata że były był preacherski? No, a mi się wydawało, że on jakby to robił tak kumacie, że zwracał uwagę na problem, ale nie mówił na przykład, nie wiem, zabijmy tych ludzi. Chyba dość sporo było. Gdyby wyjąć to poza kontekstem komedii, to mogłoby ciężko go do obrony. Ja nie tyle nawet... Nie, ja oczywiście totalnie się z tobą zgadzam, dlatego że, że to takie, wiesz, jest trochę marudzenie. Może to chodzi bardziej o zajęcie jakiegoś takiego głosu, a może to trochę o to... Kurde, bo ja żyję trochę na jakimś takim dziwnym styku światów teraz, że mieszkam w tej puszczy, działam w obozie, działam w punkcie informacyjnym, robię różne rzeczy, gdzieś tam telepię się po Polsce, no ale równocześnie gram impro, staram się gdzieś tam pisać skecze, no jasne. Ale to sam wiesz, no, pisanie skeczy i robienie programu skeczowego to kurczę nie, nie jest takie, że sobie mogę być między dwoma miastami akurat, tu bilokacja jest słaba, tak. No ale... Czy chyba, też wtedy nie czujesz... Nie, chyba po prostu o to chodzi, może że... to wynika z tego, że jest, wiesz, dysonans między taką sieczką, taką czasami, która jest w komedii, prawda? Że a nie, ja się od tego nawet nie tyle sieczkę, oddzieliłam, ale... ale... Nawiązujesz do tematów takich aktualnych zazwyczaj, albo takich no, trochę tak, no związanych to my w sumie nie, no to w improwizacji trochę inaczej, nie? Że gdzieś tam, no ale dobra, improwizacja jest jednak wciąż bardzo niszowa, ale chyba mi o to chodzi, że to chyba jest trochę szersze, że mi chyba o to chodzi, że jest tak... Wiem, już wiem, jak mam to powiedzieć, że siedząc tak w naszej bańce na przykład, nie tej komediowej sobie nazwijmy, a jak żeśmy budowali klub komediowy z sufinem i potem po prostu jakby to, ta bańka się tworzyła, no to potem stworzy... sufinito było. Tak, no, ale potem i stand-up Polska i wszystko tak. I to tak po prostu powstała taka super bańka komediowa. Ja w niej bardzo długo tkwiłam i teraz jak trochę z niej wylazłam, a w zasadzie zupełnie, to nagle zobaczyłam, że tych tematów po tej drugiej stronie, które mogłyby być inspiracją do naszych jakby poszukiwań komediowych, czy sketchowych, czy stand-upowych, czy nie wiem, monologowych i tak dalej, jest full, a my jakby nie bierzemy też z tamtej strony, bo już nam się tam wydaje, że tam jakieś może hipisiarnia, może jakieś miłe wariaty się przywiązują do drzew. Wiesz, a tam tymczasem jest po prostu tam jest olbrzymia bańka, która jakby gdzieś tam na cały świat chodzi i aż po prostu kusi człowieka, żeby żeby połączyć te światy, że, te, że doprowadziliśmy się do tego, że tak, my znamy komików, nie? Literaci znają literatów, ekolodzy znają ekologów, feministki znają feministki, muzycy znają muzyków, nie? I zupełnie nikt się kurwa nie, ze sobą nie łączy, nie? To też tak, i po prostu i mi to jest chyba to, o co mi chodzi, nie? Że mi nie chodzi o to, żebyś, nie wiem, ty czy kurde Antek, czy nie wiem, Walos... Wiesz, Antek ma nowe imię? A co? Kurde Antek? Kurde Antek, nie znasz? Już dawno kurde się. Antek. Kurde Antek? Kurde Antek? Kurde Antek Syrek. Kurde Antek Syrek. Dobrze. Żebyście wychodzili i po prostu mówili teraz, nie wiem, zbierajcie, nie wiem, zaczęli być jakimiś moralizatorami i tak dalej, kurde, mówili o lesie i o przyrodzie, bo to będzie koszmar i to w ogóle inaczej zadziała. Tego, żeby po prostu rozszerzać się na to, żeby nie musimy sobie robić żartów w kółko z tego samego, tylko możemy też to rozszerzać i jakby angażować inny świat też to. Ja na przykład widzę, jak to ekstra wchodzi na improwizacjach różnorakich, kiedy się okazuje, że ludzie po prostu totalnie to kumają i tam na przykład, nie wiem, robisz... Dajmy na to, parodiesz ministra Szyszki, no trudno go nie parodiować, no bo to po prostu aż błaga chłop codziennie. Starczy przystawić lustro. Odpowiedni komu? System luster. Odpowiedni system luster. Wory po prostu, na pod oczami. No, powiesić se wory. No, no dobra, nie głupio go za wygląd, ale no przykro mi, ale po prostu... Mógł no, trochę... No, ale jakiś krem na jakimś etapie życia. Ja wiem, że ohydne jest to, że się mówi o ludzkim wyglądzie, ale jeżeli się wygląda jak Krzyszko albo jak ten Terlecki, no come on, no musisz po prostu kurde, mieć coś no, w środku, tak, żeby... Oni nie spalią, czemu im się robią te cholera, ja się obawiam teraz. Niechże panowie idą do lekarza lub do lasu. Tak. Mi to po prostu tylko o to chodzi, żeby te środowiska się bardziej integrowały, bo po prostu te metody mogą być używane tu i tu. Jakby pamiętam, myśmy mieli takie wizje w ogóle, jak tam wisieliśmy na tych harwesterach godzinami, nudziliśmy się tam, jakby nie ma, wiesz, już no to co. I myślę tak, Jezu,
jakby tak teraz był z nami jakiś stand-uper i opowiadał po prostu tak, żarty tak. W ogóle o tej sytuacji, co to jest za absurd, aha, nie? No to jest że, wiesz, że mieliśmy takie, przecież to są jakieś jaja, przecież to aha. Oprócz tego, że nie wiem, że tam Puszcza Białowieska jest zniszczona i tak dalej, przecież to jest jakaś komedia w ogóle, co tutaj się dzieje, wiesz, mieliśmy tak. Takie, że wyście tutaj powinni stać w ogóle na tym harwesterze i mówić, co wy widzicie w ogóle, nie, nie wiem, z tego szyszki, że to było takie bardzo naturalne i gdzieś teraz będziemy robić takie spotkanie właśnie w Puszczy na tym festiwalu Dzikie jest piękne. Nie wiem, kiedy będzie nasza audycja, ale to albo przed, albo po. No to więc zrobiliśmy to spotkanie, nie wiem jak wyszło, że po prostu jakby wymyśliliśmy sobie coś takiego, że chcemy zapoznać ze sobą różne osoby, jakby na zasadzie takich speed date'ów, wiesz, że no nie wiem, producent filmów dokumentalnych, czy tam na przykład producentka z HBO, niech się pozna z jakimś szalonym naukowcem, być może wcale nie szalonym, po prostu z naukowcem na przykład, który pracuje w Puszczy Białowieskiej i bada las, bo się może okazać, że te tematy gdzieś się uzupełniają, że w ogóle się nakręcają, że są inspirujące i nie musimy od razu robić że nie musimy od razu robić po prostu serialu o, nie wiem, suszy, zagrożeniach klimatycznych i tak dalej, ale być może możemy to powoli wprowadzać do naszej orbity jakby też, czy to komediowej, czy scenariopisarskiej, czy w ogóle jakiejś takiej bardziej powszechnej. I wtedy chyba taka moja droga... Nie, no bo od momentu, kiedy ja to też czasami wiążę z tym, że gdy... Oczywiście to jest tanie rozwiązanie, ale gdy każdy z nas dostał sobie swój własny mikroświat w internecie, którym też idąc dalej, już porzucając tą teologię antropocentryzmu, ale w tym momencie jestem egocentryzmu i że wokół mnie wszystko się kręci. Tak. I jeżeli wtedy wszystko się też układa w logiczną całość, tak. Prawda? Że w związku z tym, no to ja jestem... Wszystkie moje tematy, one rzutują na całość i to jest trochę smutne, ponieważ to też związało się z wśród wielu osób, które się zajmują, nazwijmy to tworzeniem czegoś, też z takim, że to muszę przekuć na monetyzację swojej pasji czy czegoś, jakiegoś formy artystycznej, którą tworzę, ale mam nadzieję, że to powoli zaczyna się cofać, chociażby ze względu na to, że ten kult sukcesu jest już sam w sobie brzęczący trochę, taki on już się stał celem absolutnie w samym sobie. To prawda. W ogóle jest tak, to dobra myśl. Ale też dlatego, bo cieszę mnie, że wspomniałeś o tym, żeby rzeczywiście interdyscyplinarność w każdym możliwym polu, tym bardziej właśnie niedawno oglądałem z jednym z moich ulubionych komików, Joey Coco Diaz, który jako swoich idoli komediowych, na kim się wzoruje swoim komedii, powiedział Magic Johnson. A ciągnąc jeszcze tą myśl dalej, tym naszą Magic Johnson w sumie jest totalnie komediowy, ale też ten taki moment, jak Alan Alda powiedział na którymś, kurde, nie pamiętam, czy to był TED, czy to była jakaś tam inna konferencja, Alan Alda ten z Maszu, nie? Jeden jakby tam z ludzi, którzy tworzyli tą współczesną improwizację komediową w Stanach, kiedy to było, jest jeszcze lata 60., nie? I jak on powiedział, że na przykład te metody improwizacji, on to wręcz powiedział, że tam impro will save the planet i oczywiście teraz można sobie teraz zrobić cykl totalnie złośliwych żartów, ale bardzo często teraz jak prowadzę różne warsztaty jakby w takich różnych środowiskach, nie? Bo nie, że tylko tutaj w Warszawie dla ludzi, którzy może chcą występować na scenie, no ale na przykład prowadzę warsztaty dla mojego koła gospodyń wiejskich w Białowieży, którego jestem super dumną członkinią i na przykład widzę, jak te metody ekstra działają na też nasz dialog w środku i jak się tam zapoznajemy ze sobą i tak dalej. I to, co Alan Alda ciągnie bardziej, że to, czego nas uczy improwizacja, czyli jednak empatii, słuchania, rozszerzania jakby swojego świata, to jeżeli zaprosimy do tego naukowców, którzy nauczą się na przykład dzięki komedii, czy dzięki improwizacji, czy dzięki stand-upowi, zaraz coś muszę powiedzieć o stand-upie, jeżeli my ich nauczymy trochę, jak mówić do ludzi tak, żeby nas słuchali, to być może to pomoże tym naukowcom się przebić do opinii publicznej. Rozumiem, że to... Tak. I tak miałam takie, o Jezu, to jest prawda. I przypomniałam sobie taką rzecz, że kilka lat temu zostało zorganizowane takie coś, co się nazywało... Chyba to się nazywało stand-up naukowców. Tak. Pamiętasz to? Mhm, ja brałem. No właśnie, i tam były jakieś warsztaty prowadzone, i potem ja byłam na tym występie. Zgadzasz.
I ten występ to był sztos po prostu, bo oni po prostu mówili to, czym się zajmują, ale dla naszego świata to jest jakaś abstrakcja po prostu. Tak. I my, ale przez to nawet, że słuchamy tego, jak komedii, bo oni byli uczeni, jak mówić o swoich pasjach, więc jeżeli my tego nawet słuchamy jak komedii, to i tak coś z nas zostanie, nie? Mhm. I myślisz sobie, kurde, i wtedy się zupełnie inna wrażliwość uruchamia i zaczynają się to łączyć te światy. Ten naukowiec przestaje być takim jakimś dalekim naukowcem siedzącym w jakiejś katedrze, tylko jest normalnym człowiekiem, który tak samo jak ty i ja, nie wiem, występuje na scenie, mówi coś tam i potrafi mówić o tym normalnym językiem. I coraz więcej jest takich naukowców i to mnie jakoś niebywale jara w ogóle. Chodzę na jakieś wykłady, na przykład o nietoperzach i dowiaduje się cudownych rzeczy, że nietoperz żyje 39 lat, to jest szok, to był dla mnie. Jezus, dzwonię do Bruce'a Wayne'a. Chłopie, masz 3 lata na ogarnięcie sprawy. Dokładnie, ale wiesz, i nagle się okazuje, że można sobie na podstawie tego nie dość, że budować jakby zupełnie nową narrację komediową, zupełnie nową narrację edukacji przyrodniczej. No więc łączmy te światy, przestańmy być takimi... po prostu siedzieć w tej bańce, nic nie wiemy, bo się jaramy, wiesz, że tanie Armani w jakimś tam Raciborzu. No to jest żenujące po prostu. Wyjdźmy już z tych miast. Czekaj, bo a propos tutaj, właśnie, chyba helikopter, Krzyszko przyleciał z powrotem, będzie z drzewa spadł. Że naprawdę zacznijmy mądrze współpracować, że to jest jakiś, tak mnie to cieszy, że mogę na przykład właśnie teraz. Ja tak autentycznie miałam taki moment, wiesz, że jak Adamczyk napisał, że chcą przyjechać do Puszczy robić ten stand-up, to się trochę popłakałam z radości, że nagle się łączą światy, że tak, o Jezu, to jest wspaniałe, że naprawdę też jakoś nie jęczałam, że ej, przyjedźcie, tylko po prostu oni to sami Maciek to sam zaproponował. I to jest też w sezonie grzybowym, a to można zbierać grzyby? W Puszczy? Tak. Ja totalnie nie wiem, muszę się przyznać, że jestem najgorszym adresatem tego pytania. Wydaje mi się, że nie, bo to jest park narodowy? Tak, to jest park narodowy. Ale ty mówisz o grzybach? Czy o grzybach, tak, to taki do jedzenia. Grzybów do jedzenia, to jestem, to się tak? Mogę. No, tak, można jak najbardziej. Można zbierać tam grzyby, ale też raczej bardzo można. Ważna informacja. Ale można też zatrzymajmy oglądać chwilę, tam. Aha. A propos koła gospodyń wiejskich w Białowieży, jak ona, jeśli chodzi o zmianę tej rejestracji, bo z tego co wiem. Jakiej rejestracji? No, zmiana ustawy jest dotycząca koła gospodyń. Co ty opowiadasz? Ja nic nie wiem. No, to musisz się zainteresować, niestety. Ja byłam 2 tygodnie w Maratkach. To mi coś ominęło. Musi pójść, piszę. Ma być do centralnego jakiegoś rejestru, więc wszyscy muszą się oglądać. A, to tak, to jesteśmy zarejestrowane. Jesteśmy. A dzięki za czujność. Tak. To pamiętajcie, członkinie. Koła gospodyń. Czas na rejestrację jest. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy jaki będę wtedy rozdzielnik tych finansów. Tych nie? Finansów? No, może boję się, że tam znowu ponura twarz naszego premiera gdzieś się wyłoni. Nie powiem, nie tyle z kieszeni, ale z zapaski wyciągnie pieniądze. Musiałam parę razy chodzić na takie jakieś na przykład spotkania, właśnie gdzie był na przykład minister albo ktoś i tak strasznie to jest okropne. W ogóle to jest ciekawy świat. Nie miałaś jakby też nigdy ciągoty, żeby... Do partii? Nie, totalnie nie miałam ciągoty i na dodatek my jakby tam w tych aktywistycznych akcjach tak kompletnie odcinamy od partii jakichkolwiek. Bez żadnych logo, nawet zieloni. Nie wolno, nie. Nie, nic nie wolno. Jakby to jest ruch obywatelski, czy zieloni, czy nie zieloni, czy wiosna, czy nie wiosna, nikt nie może. Ale nie dziwicie trochę też, że to może też kwestia świadomości, że popatrz, w Niemczech na przykład teraz zieloni szybują do góry, jeśli chodzi o poparcie. Nie, to się na pewno wydarzy, tylko że mi się wydaje, że tutaj musi powstać jakaś... znaczy, nie wiem, bo ja jestem bardzo daleko... 2-3 takie zajebiste tornada. Albo te jeziorko pod Łodzią. Tak. Nie? Jakby to nieźle myślę, że ludziom pokazuje, co się dzieje. Chyba musi, w mojej opinii, musi powstać zupełnie nowa akcja, kompletnie w ogóle, bo wszystkie te do tej pory partie są umoczone w jakichś obrzydliwych układach i jeżeli miałabym być, nie wiem, to musiało być zupełnie powstać coś kompletnie innego. Nowa partia, po prostu niezwiązana, hardkorowa, radykalna, mówiąca jasno i prosto. Ale teraz to tam nie mam żadnego połączenia z żadnym. No to z brudnego świata polityki, najbrudniejszego z możliwych, do wyidealizowanego świata improwizacji bym wrócił na chwilę, bo wiem, że właściwie jeśli chodzi o warszawską, a co za tym idzie też polską scenę improwizacji, no to twoje nazwisko się tam
wija niczym bluszcz regularnie. Niczym bluszcz? No nie. Mieliśmy tyle porównań agrarno-botanistycznych. Jako bluszcz podoba mi się. Tak, o plotłach. Ale bo robisz to też oczywiście no też dużo lat, czy jeszcze to cię znajdujesz w tym czy cały to czas? Tak, bo ja wiem, że to jest jednak rzeczywiście forma, która stawia na taką efemeryczność i to ona wyparowuje tego wieczora zazwyczaj, ale czy to też nie sprawia, że to po iluś tam latach, jak myślisz, to jest to wszystko idzie w kosmos i tylko dga to powietrze i nie, zaraz nie, potem właśnie się zupełnie uspokaja. Nie, to jest jedna forma sztuki, która mnie jara, dlatego że właśnie jest nie do złapania. Że gdybym na przykład sobie wyobraziła, że muszę na przykład program sketchowy powtarzać, no nie wiem, jak zagraliśmy, niektóre długopisy piszą wolniej piąty raz, to już by się tak znudzeni, że nam się nie chciało. To chyba na ten trafiłem właśnie. Merci. A improwizacja... Przez to, że kompletnie nie wiem, co się wydarzy, to mogę grać i nawet chętnie to robię, ale też być może przez to, że dużo czasu spędzam w lesie, więc jest to dla mnie trochę święto, jak przyjeżdżam i mogę grać z Hofesinką, czy z hurtem, czy z moim legendarnym duetem Cluster, to ponieważ nie robię tego codziennie, no to wtedy to, to jest, wiesz, to jest wtedy frajda, przeżywanie jakieś w ogóle, a to, że to ulatuje, no to w sumie improwizacja jest taką dla mnie wymarzoną sztuką, bo ja się niebywale szybko nudzę rzeczami i robiłam już bardzo dużo rzeczy i podejrzewam, że może ich jeszcze, chociaż nie wiem, teraz już ten las trafiłam, to tam jest mi nawet całkiem dobrze i komfortowo. Ale z tych takich rzeczy właśnie szeroko kulturalnych, czy tam robiłam te festiwale, czy muzykę, czy coś tam, to strasznie szybko mi się wszystko nudziło, a przez to, że improwizacja nie ma szans na powtórkę, to nie może być nudna i to mnie jara, chociaż z przerażeniem, nie z przerażeniem, ale jakby z obawą. Takim obawą patrzę, nie, właśnie nie, poczekaj, bo muszę jakoś sformułować to zdanie, że niepokoje. Mi się wydawało, że taka improwizacja w Stanach to jest taki, wiesz, wow, w ogóle, a bogowie, w ogóle coś tam. No w tej chwili ta improwizacja w Stanach jakby zaczyna być umierającą sztuką, tak. Nie? Zupełnie. Jest sztuką dla jakichś tam 5 osób w ogóle w dziwnych klubach. Jeszcze chłopcem do bicia dla jakichś filmów. Dla stand-upu i komedii. A bo oni po prostu zatrzymali się w pewnym momencie w rozwoju, nie? Jakby przestali cokolwiek nowego tam robić. Ja byłam, pamiętam, że jak byłam w Chicago kilka razy i na przykład byłam w tym przedstawieniu Improvised Shakespeare, to wszyscy tak szaleli jakoś, że to takie genialne. Jezus, ja to drugi raz zobaczyłam i myślałam, że się zżygam z nudów po prostu. 7 chłopów w jakichś gaciach pseudo-szekspirowskich robi dokładnie to samo. Po prostu nie jara mnie to, to w jakiej formie oni to tam robią. Natomiast jak patrzę, jak tutaj ludzie, może właśnie na bazie tych doświadczeń amerykańskich i z taką świadomością, że jest to, że ma to gigantyczny potencjał, żeby stać się jakimś dziwacznym sekciarstwem. I jak patrzysz, jak w Ameryce źle to poszło, że tam Del Close, o jakiś guru, kurwa, nie wiadomo co, przepraszam. To jak patrzysz na to, jak tutaj to ludzie wykorzystują i jak w różnych kierunkach to idzie, to z optymizmem jakby patrzę w przyszłość, że to łączenie na przykład właśnie, nie wiem, skeczowości z impro, robienie tych dziwnych formatów, jak na przykład Dziubauer, albo, który jest naprawdę ekstra, albo, nie wiem, ten Future Shock, to mnie zaczyna jarać, jakby to wtedy z optymizmem patrzę w przyszłość impro. A czy też nie to, że jednak garnie się dużo osób młodych? Bardzo tego, dużo prawda? Osób i to też garnie. Jest pocieszające. Ale ciekawe też jest to, że i się z zrobił... Dobrych, też, jeśli mogę wyróżnić... No wiadomo, że tam są same białasy, to jest 100%. Tam jest tylu białasów. A w impro w Ameryce totalnie. Oj, Juśku. Oni wszyscy tak samo wyglądają. Wszyscy tak samo wyglądają. Koszule, nawiedzony wzrok. No, i no, dawno i nie, i pamiętaj, koszulki z ironicznym napisem. Oh, to jest. Nie, to jeśli chodzi o to, rzeczywiście mój drobny, jeżeli miałem kiedykolwiek zarzut,
no. do impro wynikał z tego, że przez pewien czas była tam jednak próg wejścia pewien, prawda? On wynikał z tego, że musiałaś znać konkretnych osoby, wiedzieć o tym. Było potwornie malutkie to środowisko, przecież to było jakieś 15 osób w ogóle. Mm-hmm. I jeszcze gdzieś, że no, przydałoby się odbyć szkolenie, które musisz zrobić to szkolenie w Stanach, bo jakby nie było akcji, nie? Nie było. Przez to, że ja miałam załamanie na przykład psychiczne, jak przyjechałam pierwszy raz z Second City i w ogóle nie znałam, nie wiedziałam, że jest jakiś klancyk i w ogóle tam Hofesinka czy coś tam, tylko przyjechałam, bo robiłam sobie to jakby swoją drogą. Tak. I tak siedziałam i mówiłam, ale po jasną cholerę tam pojechałam, zobaczyłam coś wspaniałego i co mam teraz robić. I weszłam i zaczęłam szukać w Google improwizacja w Polsce i weszłam na stronę klancyka i tam i pomyślałam sobie, o nie, to jest tak ohydne logo, to jakaś przepraszam teraz jakby wszystkich, to jest brutalne określenie, niestygmatyzujące Piotra Gasika i innych osób kończących Politechnikę. Tylko moje po prostu wstrętne myślenie, myślałam, o nie, to jakaś polibuda, co to za logo, jakiś chłopek, dajcie mi spokój, jak to jest napisane, to jakiś koszmar. Więc po prostu myślałam, że zostanę z tą wiedzą, którą dostałam w Second City, z umiejętnością pisania skeczy i tak dalej, ale potem koleżanka, co też się łączy, pamiętasz bombę, jak była bomba w Krakowie, na klub, placu, na niedawno placu. Zamknęli niestety. No zamknęli po 10 latach, no tam robiliśmy, 10 lat temu robiliśmy koncert, prawie 10 lat temu robiliśmy koncert Pauli i Karola, ja wtedy wróciłam z Chicago i płakałam, ale rzewnymi łzami płakałam, że po co ja pojechałam na tę improwizację, nie ma nikogo, ten jakiś klancyk, co to jest? I tam Paula powiedziała, że nie, ten klancyk jest bardzo spoko, weź to najpierw zobacz, a potem w ogóle dopiero oceniaj po logo. I pojechałam do Warszawy. I nie miała raz. No i pojechałam do Warszawy. Ale ocenianie poprzez logo. Dokładnie. No i pojechałam do Warszawy. Pojechałam do Warszawy i poznałam ich. No i nie wiem, tam 4 miesiące później już zakładaliśmy klub, tak, bo to był taki miłość. To też piękny okres ze względu na to, że też forma finansowania tego przedsięwzięcia. Forma finansowania była super kuriozalna, nie mieliśmy żadnych pieniędzy, ponieważ ja po pracy 4-letniej w klubie Bomba, super popularnym klubie w Krakowie, zarobiłam 15 tysięcy i wszystko to zainwestowałam w klub komediowy, który nie mieliśmy żadnego finansowania. Zebraliśmy pieniądze na zbiórce, potem mieliśmy z jednej firmy materiały budowlane, które tam wysępiliśmy po prostu za granie spektakli i prowadzenie warsztatów, ale barter po prostu fajny. I kurczę, to było super w ogóle budowanie tego. I teraz patrząc, że nagle jakby ktoś ci powiedział 3 lata temu, że będą, i tutaj możemy oczywiście dyskutować o gustach i coś nam podoba, coś nam się nie podoba, ale że w Warszawie będą 3 różne kluby komediowe, czy nie wiem, i jeszcze tu se możesz robić stand-up i tu, a tu se ktoś robi impro i ona jest też w Bydgoszczy, w Szczecinie, w Bielsku Białej, w Krakowie i w ogóle wszędzie, no to jest super. I te, nie wiem, te tłumy ludzi na trasach stand-upowych czy coś tam. No ja myślę, że to też sprzężenie zwrotne. No wiesz, i ekstra. Takie, no i przyjemnie, ale teraz zaczyna się, bo pamiętam na przykład, że 4 lata temu ja tak wyłam w mojej pracy z kolei scenariuszowej, że róbmy serial o stand-uperach, w ogóle coś tam. Ale oni mówili wtedy słusznie, ale to jest w ogóle nierozpoznawalny zawód, w ogóle to nie jest w żaden sposób charakterystyczne. A teraz już możemy o tym rozmawiać. No ale powiem ci, że teraz to bym nie chciał tego oglądać. Nie, bo wtedy to mogło być interesujące. Ale film o stand-uperze. Pewnie ktoś to zrobi. No, wiesz, ale mamy to napisany super scenariusz. O, to dobrze. I to taki naprawdę słodko-gorzki bardzo. I nie o stand-uperze takim, co świetnie sobie radzi i występuje. No nie, no kogo to interesuje? Tylko bida. Nieśmieszna bida, która dalej wierzy. Nieśmieszna bida, która dalej wierzy, że może kogoś te żarty, to jest wspaniałe. Kogo interesuje, jak że ci się udało, że pojechałeś gdzieś do Tajlandii i że hajs się zgadza, samochody jeżdżą, fontanny dają wodę i ty się liczysz z delfinami. Ale że występujesz, po prostu w kółko, to jest jakieś jarające. To jest dalej przyjemne. Ja też właśnie, bo na sekundę chciałbym się cofnąć do Second City, to też jest oczywiście, muszę tak trochę podfanboyować, czy się udało tam spotkać jedną z, bo to był który rok mniej więcej, kiedy miałaś szkolenia w Chicago? Ja byłam w Second City, to byłam
Czy spotkałaś pana Keegana, Michaela Keya na przykład? No nie, ich już nie było wtedy. Ich już, a oni byli ten, jeden z nich był w Second City, a drugi z nich był w Improv Olympic. Okay. Ja, kurde, to jest, Jezus, to był 2011 rok, tak? A, tak. Tak, albo 10, albo wyszli raczej z albo 10, albo 11, kiedy ja byłam w Second City. Ja byłam, kurczę, to musiało być mniej więcej wtedy, kiedy robili Office, bo tam wszyscy cały czas przeżywali, że Steve Carell dostał robotę w tym serialu, a on był normalnie nauczycielem w Second City, więc jakbym tam pojechała rok wcześniej, to jeszcze bym je może uczył, ale już nie uczył. I tam było w tym Second City jakiś takich super, ja potem już spotkaliśmy różnych sławne osoby ze świata komedii, kiedy byłyśmy z Hurtem Luster dwa razy na festiwalu Del Close Marathon. To w Nowym Jorku, tak? Tak, w Nowym Jorku i grałyśmy tam, co też trochę pokazało taką naszą bańkę komediową, bo byłyśmy tak dumne, że się dostałyśmy na ten festiwal za pierwszym razem. Nikt nie wiedział w ogóle, o co nam chodzi, żadne... Myślałeś, o, jakaś polska gazeta w ogóle napisze. Nikt o nas nie napisał, że zagrałyśmy jako pierwsza polska grupa improwizacji, zagrałyśmy na Del Close Marathon. Wiesz, tam była Amy Poehler i Bobby Minehan i w ogóle wszyscy tam byli, po prostu jakby nasi wszyscy ulubieni komicy amerykańscy i w ogóle nie było żadnej sławy. Ale, a czy byś chciała przylecieć i by ci Kaczyński wracał kwiaty, te tak, co dał bracie chciałabym, a my nawet nie mogłyśmy dostać dofinansowania na wyjazd, dlatego że nie miałyśmy na tyle kasy, żeby założyć za hotel, za który mogli nam potem oddać pieniądze, tylko musiałyśmy mieszkać u znajomych. Kurde, więc nasz wielki sukces w Nowym Jorku, gdzie w ogóle tam występowało 690 grup, a my byłyśmy wymienione wśród 10 najlepszych na festiwalu, bo tam nie ma konkursu. No to jest nagroda sama w sobie. Jest nagroda. I dałam z drżącymi rękami, podarowałam Amy Poehler prezent, który podarowałam jej film na DVD Andrzeja Kostenki, taką świetną komedię z lat 60. i podarowałam jej magnesy na lotnisko. Sobie uświadomiliśmy, a może spotkamy tą Amy Poehler, to dajmy jej jakiś prezent. Ale nic nie mieliśmy, nie miałyśmy, więc kupiłyśmy takie magnesy okropne, takie polskie z napisem rosół, kotlet, pierogi. Kojarzysz takie na lotnisku? Takie wielkie magnesy na lotnisku, od tej wielkości tutaj pomijam serwetkę. Takie najohydniejsze zdjęcie świata i to są takie trochę żywów i to jest podpisane Bigos. I ja czasem lubię myśleć, że na lodówce Amy Poehler to wisi. Wisi tak mi się i torcik wedlowski. Tak jest. I tak mi się trzęsły ręce i mówiłam, że Miss Poehler, we are improvisers from Poland. No i to był nasz cały sukces po prostu. No a potem byliśmy tam na następny raz z Klancykiem, z Hofesinką i w ogóle całą bandą. No to było ekstra, bo tam był... nie pamiętam, czy przed Hofę, czy przed Klancykiem, ale było impro psów. Ono polegało na tym, że na scenę zostały wpuszczone pieski. I nie grały wedle scenariuszy. O nie, dziwo, nie były przygotowane. To było takie kuriozum, ale w ogóle, gdyby wiesz, te psy wyskoczyły i jak jeden zaszczekał, a ktoś było! Ale to tak, to jest zajebiste w ogóle. Tak, ja już korzystając z okazji zapraszam na nowy wstrząsający talk show, który będziemy robili od października. Będzie się nazywał, improwizowany oczywiście, ale będzie się nazywał Rozmowy o życiu, rozmowy o psach. Doskonały tytuł. Jak potrzebujecie stroju psa, to ja mam. Ja mam psa. I właśnie powoli niedługo też... będziemy musieli kończyć. Tak, ja mam do ciebie ostatnie pytanie. Pies. Pies nie sługa. Człowiek sługa. No, tak. No. Ale też ponieważ na samym początku rozmowy wspominałeś o twoich poczynaniach literackich, może są chyba już dwie publikacje, tak? Jakieś osobne z WAB i ISBN-em. Wszystko tam jest. Wszystko eleganckie. Tak. Czy coś planujesz też w ramach tych przemyśleń interdyscyplinarnych skupionych wokół lasu? Jakiś nowy Walden na przykład? Fajnie by było. Ja napisałam takie dwie książki, Pani na domkach i telenowela, które bardzo są przyjemne i bardzo je polecam. Jedna jest o pracy służącej w Ameryce, a druga jest o pracy służącej na planie filmowej w Polsce. Na planie filmowym w Polsce. No, byłam skrypt przez kilka lat i to jest bardzo ciekawa funkcja. Ja bardzo
ale teraz to nie wiem, bo teraz to ja się... O, Jezus, o byciu służącym w lesie. O byciu służącą w lesie bardzo bym chciała napisać, ale totalnie nie mam dystansu w ogóle, żeby napisać jeszcze o Puszczy. Tak. Bo tam się trochę zmieniło moje życie, jakby też ja byłam, różne rzeczy robiłam, ale nie buntowałam się nigdy przeciwko systemowi i robiłam jakieś takie społeczne rzeczy i pracowałam z dziećmi, robiłam nowe legendy miejskie i wszystko jakby robiłam społecznie różne rzeczy, tu kluby, tutaj coś tam, ale nigdy nie miałam czegoś takiego, że no nie wiem, że maszerowałam w jakiejś demonstracji albo coś tam. Ani nie wiem, trochę się bałam, myślę, jestem też z takiej bardzo patriarchalnej, góralskiej rodziny, więc po prostu wbite nie mi jednej było... z tych postępowych góralskich. Nie, zupełnie, nie ma. Postępowa rodzina góralska to jest największy oksymoron świata. I jakby wbijane mi było pewne posłuszeństwo i bardziej właśnie służebnictwo, też ze względu na to, że jestem kobietą, niż bunt jakiś. No a tymczasem jak się okazało, że dla mnie to była gigantyczna zmiana, że po prostu można i zostać zbitą, i mogę trafić do aresztu, i mogę po prostu zostać, nie wiem, odseparowana od ludzi na jakiś czas, i mogę mieć sprawy sądowe, i to wszystko się nagle wydarzyło, i to wszystko stało się. No i jakby też te rzeczy jakby uruchomiły we mnie już ten kompletny jakby luz na bunt, że, znaczy wiesz, o co mi chodzi, że to nie jest wcale... że ktoś się tak wychowuje, że trzeba być posłusznym i tak dalej, no ale potem nagle właśnie ze względu na to, że bronisz czegoś, co ci jest najbardziej drogie sercu, trafiasz do tego aresztu, no i siedzisz w tym areszcie i myślisz, ale to co, to? To proszę bardzo w ogóle, to w ogóle mam to w dupie po prostu, no wielka mi sprawa, nie? Jak oczywiście to jest straszne gdzieś tam i nie ma co lekceważyć traumy, jak ktoś cię bije i wiesz, tam nie wiem, zrobi na przykład taki trwały uraz tutaj w ciele, w pewnym, jakby w, no, przy kręgosłupie już jakby na zawsze po prostu, bo mnie tam po prostu jeden szalony pan strażnik prawie mi złamał kręgosłup na łańcuchu, którym byłam przypięta do harwestera. Ja wykonałam wtedy taki gigantyczny krok, że nie, no po prostu przestaniecie mi mówić, co ja mam robić, jakby nie, po pierwsze nie będziecie ciąć tego lasu, a po drugie teraz jak już zobaczyłam, jakie to jest proste, no to muszę wszystkich nawoływać do buntu, dlatego że inaczej tego nie zrobimy, dalej się będziemy tak kotłować i tam publikować jakieś durne obrazki o słomkach i petach. Znaczy to jest ważne, ale mi też to wszystko daje taką bardzo dużą odwagę, żeby też przestać się na przykład wstydzić swojego radykalizmu i być dla wszystkich bardzo miła i grzeczna. Nie chcę, po prostu nie ma to sensu. I potrafię już po prostu powiedzieć na przykład to, czego się wstydziłam mówić od lat, że nie, na przykład właśnie nie od lat, ale jakby od początku tej przygody powiedzmy z przyrodą, że sobie myślę, po co nam te wszystkie prawa ludzi, skoro za chwilę nie będziemy mieli gdzie ich egzekwować. I trochę, i to jest taki bardzo niepopularny pogląd i potem ktoś mówi, o nie, to musisz na taki marsz, tu w obronie praw kobiet, tu w obronie... I mi się chce powiedzieć, nie, w ogóle mam w dupie sądy, jakby, to bardzo to źle brzmi, ale to nie jest najważniejsze, co my mamy w tym momencie robić. Jakby tak, potrzebujemy wolnych sądów, potrzebujemy, nie wiem, prawa do swojego ciała, potrzebujemy tolerancji, potrzebujemy równych praw dla wszystkich, ale nie osiągniemy tego, jeżeli najpierw nie zrobimy porządku z tym, jak traktujemy przyrodę. Bo po prostu uzmysłówmy sobie to i teraz po prostu żarty na bok. Nie będzie gdzie egzekwować swoich praw człowieka, nie wiem, jednopłciowych małżeństw, swoich praw do protestowania, swoich praw do swojego ciała, jeżeli nie ocalimy przyrody. No to gdzie my to będziemy robić? Tak. I to jest po prostu coś, co we mnie wzbudza gigantyczne emocje, że taki ludzie nie chcą tego słyszeć. Nie, bo fajnie jest wyjść, o Jezu, jest czarny protest i w ogóle milion kobiet wychodzi na ulicę, ale nie jest już fajnie po prostu stanąć, nie jest fajnie po prostu być z 16 osobami w obronie Puszczy Karpackiej i wtedy się nie chce wyjść na tą demonstrację i to mnie przeraża. Przeraża mnie hipokryzja buntu, która teraz następuje. Przeraża mnie to, że Parada Równości w Warszawie maszeruje
z firmami i korporacjami, które doprowadziły do tego, że w ogóle muszą maszerować w obronie swoich praw. Przeraża mnie, że te korporacje, które stworzyły nazizm w tej chwili na ziemi, faszyzm, dominację po prostu jakby białej rasy, to oni sobie robią platformę na Paradzie Równości, wszyscy tam radośnie tańczą, no szkurwa, no po prostu... No to było, to było przyznam też łamiące. Tak, i przeraża mnie to, że rozmawiając o tym, jakby jest to temat zamiatany pod dywan. No to jeżeli my naprawdę nie odważymy się po prostu mówić ważnych rzeczy na głos i przestać się wstydzić tego, no dalej się będziemy tak pieprzyć po prostu właśnie w tych banieczkach naszych i sobie dawać, nie wiem, lajki. No i to, i to mnie, i tym rewolucyjnym... Na krańcu świata. Lajk na krańcu świata. To i tym rewolucyjnym zawołaniem to nawołuję do buntu. To bardzo cieszę, dobrze, że to powiedziałeś. Ja bym nie był w stanie tego lepiej ująć, bo przyznam, że z wielu problemów, jakie wstajemy, to jest jeden, który jest zagrażający. Jest naprawdę zagrażający, bo to nie osiągniemy wolności, idąc ramię w ramię z tymi, którzy nam tą wolność odebrali. Jasne. To jeśli mogę, bo zawsze wiem, mamy jeszcze 30 sekund, więc zawsze proszę o rekomendację książkową, ale jeśli nie chcesz, to... Nie, totalnie powiem, bo w ogóle teraz właśnie ja tutaj celebruję moje nerdostwo. Właśnie. Proszę, ja ci to pokażę od razu. To jest opakowanie mietowe. Jak do kamery. No to jest świetna książka. Wspaniała, bo właśnie skończyłam czytać Wracając do domu. Jest wspaniałe w ogóle, po prostu w ogóle jakiś jest niesamowity. I poleciałam teraz właśnie, idąc tutaj do ciebie, kupiłam sobie 6 światów Hain, bo sobie zmusiłam, że tego nie czytałam, a czytałam tylko Ziemię, Morze. Tak. To jest akurat takie science fiction bardziej dotyczące... Jezu, ludzie, czytajcie fantazy. Przepięknej fantazy. Koncepcji dotyczącej tego, że te podróże to też wyjęcie się z czasu i też takiego prawdopodobnie pogodzenia się z losem. Nadmienię też, że Joanna ma hurtowe ilości miętowej herbaty. Nie tylko, mogę pokazać, jeśli... co tutaj mam. Czajkole też mam. Oczywiście, cały zestaw. Mam czajkole. Czeki od Sorosa, bilet na koncert Żabki. I uwaga, na uspokojenie lekarstwa. Nie mogę spać. Nie uspokajaj się nigdy. Nie mogę spać, bo myślę o klimacie. Bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Dobra, dziękuję Ci. Ursulę Le Guin. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Sprawdźcie koniecznie nowe wydanie zresztą tych dzieł zebranych. Jest świetne. Zdecydowanie księga, którą należy polecić. Ja Ci dziękuję bardzo serdecznie za to, że się spotkałeś. To wspaniała rozmowa w ogóle. Tak, bardzo mi się to podobało. Dla mnie jak mogłem tu siedzieć, możemy tu siedzieć jeszcze godzinami. No. Na pewno to powtórzymy. Dziękuję Ci jeszcze raz. Ja też dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich bardzo. Przyjeżdżajcie do Puszczy, proszę. Oczywiście. Ja się nazywam Bartosz Zalewski, a to było Nieporozumienie. Dzięki, trzymajcie się.